Hej, dzień dobry, cześć, cześć. Witam bardzo serdecznie. Cześć Sylwia, cześć Patku, cześć Sebastianie. Fajnie się złożyło, że jestem te 5, tak, 4A ponad co nie zaczynają coś na S. A mi, no, na początku nie były dni na S, więc to jest bardziej problem niż to, że teraz jest właściwie na S. Ale w sumie, fajnie tak, nie myślałem o tym, a w sumie rzeczywiście fajnie, że tak wyszło. Filmem przed nieuniknionym Vengeance. Czuję się absolutnie okropnie, bo zdaję sobie sprawę, że to jednocześnie jest coś, co pewnie będę chciał kupić jako tako. Zależnie od ceny. A jednocześnie jest mi przykro, bo z tego co widziałem, to nie planuję żadnej metody upgrade'u tego. W sensie, że jeżeli ktoś ma wersję switchową, to nie będzie miał możliwości wykupienia sobie jakiegoś, powiedzmy, upgrade'u do Vengeance, tak? Zdaję sobie sprawę, że ta gra jest na tyle inna, różna i tak dalej, że ma to sens, ale wciąż gdzieś tam w głowie siedzi, że to wydawanie dwa razy kas na tę samą grę. Dlatego podejrzewam, że jeżeli będę kupował, to albo zaczekam na promocję, albo zobaczę, ile będzie kosztowało i zaopatrzę się na te, na PC-cie, a nie na Switchu. Widziałem doskonale, jak ta gra działa na tym, na Switchu, w sensie oryginał, i wolałbym nie powtarzać tego doświadczenia. Teraz kolejny. Chciałbym zobaczyć, jak tego rzeczywiście wygląda w dobrej jakości. Jaki ja mam plan na dzisiaj? To jest bardzo dobre pytanie, bo przeszedł mi przez głowę absolutnie głupi i idiotyczny pomysł i nie wiem, czy chcę o tym w ogóle myśleć. Bo przypomniałem sobie, że w tej grze nie myślałem o Dynie, ale cieszę się, że o nim wspominacie. Brakuje mi kiszenia na 80. Teraz na pewno będzie dobrze działać na Switchu. Nie, nie będzie dobrze działać na Switchu. Spodziewałbym się wręcz przeciwnie, że będzie działać jeszcze gorzej niż do tej pory. W każdym razie to, do czego zmierzałem, to przypomniałem sobie, że istnieją w tej grze takie fajne rzeczy jak, gdzie one są, jak elementy, i można nimi czysto teoretycznie podbijać rangi demonów. W sensie, że zrobię sobie tyca, to mogę jakieś tam rasy ulepszać tier wyżej, i tak w nieskończoność. Chyba, że coś mi się jebie i tak się nie da. I zastanawiałem się, czy chce mi się bawić w takie ulepszanie kompendium jak tako. Gdzieś miałem rozpiskę, które elementale rankapują, które rasy. Wydaje mi się, że mógłbym nie mieć aż na tyle dużo kasy, żeby móc sobie na to pozwolić. O ile te niżej poziomowe elementale jeszcze jak cię mogę, o tyle te, które wymagają tych czterech nowych, czyli jak one miały. Gdzie one są? Gnoma, Undyne, Salamandry i Sylwki. To wydaje mi się, że tutaj już przyzwyczajnie byłoby mnie stać, nawet gdybym się bawił w schodzenie na najniższy poziom trudności. Chyba, że nawet nie wiecie, jak to jest kurzące. Do I? Na siebie, jeżeli zacznę o tym myśleć, to już nie wejdziemy z kompanią do końca tego teama. Gdyby jeszcze te apki nie były takie drogie. Takuje mi trzech poziomów tak naprawdę. A z drugiej strony to jest już o 50% w dół. Są tam jakieś ciekawsze apki. No tak, o której najbardziej myślałem, to Party MP Recovery. Że odnawiam mi manę dla całej drużyny jak chodzę. Bo tak to nie jest zbyt
Wydaje mi się, że wszystko inne to chciałem, tak naprawdę już mam. Teraz jeśli mógłbym się bawić w mutacje z Kiwi, ale to też nie do końca coś na czym mi zależy. Wszelkie rzeczy związane z wersjami to też nie dla mnie. Więc tak naprawdę najbardziej najbardziej mi zależało na kompendium z tego co jest. A punkty za to się dostaje na poziomy. Czyli musiałbym pobijać trochę poziomów. W tej sytuacji wydaje mi się, że potrzebuję trzech poziomów, żeby mieć najwyższy poziom tej apki. Właśnie nie. Tak, to już chyba mogę otworzyć. Ja bo podróżowałem ostatnio tak czekę potów. To tak droga to Hellbiker nie jeździ. Właśnie nie pamiętam czy ona bardziej na północ nie była w tym. W Nachczernie. Wydaje mi się, że bardziej na północy była, ale może źle pamiętam. Idę tutaj gdzie idę tylko po te, tylko po relikwie, jeżeli jakieś znajdą, bo tutaj chyba były droższe. Ja pięciogwiazdkowe. A jeżeli już będę się chciał bawić to kompendium, to na pewno będzie to ode mnie wymagało nieco większych zasobów pieniężnych niż te malne 200 tysięcy, które mam. Ja tylko próbuję się obłowić w jakiś dany rejfikę, co? Chciałbym, żeby był jakiś fajny sposób na zarabianie pieniędzy inny niż zbieranie tych rejfikcji. Zwłaszcza, że no to nie są to jakieś zawrotne pieniądze mimo wszystko. Ja cię nie wiem, chłopie. Okej. Chyba jestem. Okej, to nie do końca to, co chciałem, ale niech będzie. Powiem tak, jeżeli po drodze wpadnę na coś, co mogę jeszcze zrekrutować, to nie będę narzekał. Ale też się nie nastawiam, tak? To jest bardziej na zasadzie, no jak będzie, to będzie, jak nie, no to nic się nie stało. I teraz się w sumie zastanawiam, bo nie sprawdzałem tej metody, czy ona rzeczywiście zadziała jako tako. W sensie, czy ja mogę, dajmy na to, raz zankapować demona, a potem drugi raz zankapować demona, czy to jest tak, że mogę jedną raz i on jest potem wyblokowany już. Więc to jest ta rzecz, która też mnie odrobinę niepokoi i mam nadzieję, że nie jest tak jak właśnie powiedziałem, że mogę to robić jednokrotnie tylko. Bo jeżeli mogę to robić wielokrotnie, to elementy mogą mi naprawdę mocno uzupełnić kompendium. Przynajmniej na tyle, żebym widział, czego potrzebuję do specjalnej fuzji. Nie jestem pewien, czy... Zresztą chciałem powiedzieć, że nie jestem pewien, czy będę chciał robić 100% kompendium. Ale zdałem sobie sprawę, że i tak nie będę mógł zrobić 100% kompendium, bo część demonów jest na G+, tylko... Więc to już z automatu odpada. Jakby fajnie by było, ale aż tak dobrze to nie ma. Dobra, jeszcze te relikwie tu są. I tu chyba jeszcze poprawę jakąś widziałem. Jap, tutaj była. To jest... No i... Dość sporo kasy. Padnę w ten kanter niestety. Ale to nic nie szkodzi. A co wy byliście podatni? Czy wy nie byliście na nich podatni po prostu? Jap. Dobrze kojarzyłem. To przynajmniej sobie tury dodam. To było głupie. Zapomniałem o tym, że on infektuje. A, chciałem o przewodki rzucić po prostu, żeby szybciej się skończyło. Wody mi smalczać. Nie ma uśmiechania się na mojej dźwignicy. To ja pozwoliłem wam się uśmiechać. No właśnie. Proszę tak więcej nie robić. Jezu,
To boję się dostać krzyżakiem, a to jest tylko zmiany kąta kamery. I muszę przestać. Mam ostatnio jedną wielką serię ogrywania finali i podejrzewam, że przynajmniej po części z tego to wynika. Czy ja was wszystkich mam bez zagrania? Mogę spróbować. Nie, to ty podejdź. Ale mi dogadał. Aż muszę mu dogadać jeszcze raz. Jasne. Aha. Rozumiem. Okej, jak się charge'owo, to chyba nie chcę ryzykować jakichś innych bullshitów. Okej, nie powtórzę tym razem swojego błędu. Powtarzam, nie powtórzę. On mówił o pępku. Nie jestem pewien, powiem szczerze. I nie jestem pewien, czy chcę wiedzieć, o czym on mówił. Nie zniżam się do poziomu żartów Twoja. I jeszcze. A w sumie ten nod nie potrzebuje. No i to dużo demonów to nie potrzebuje, mam wrażenie. Daj, to jest ten skurczy syn, który powstał przez przypadek z wypadku fuzji. No dobra, jak tak się ma sprawa, to chyba na razie pójdę do tego, do jaja. To nie jest tak, że z niego nie można wychodzić. Ej. Zresztą no, wyszedłem z jaja, więc... czy to jest Holdarianów, czy czego? Galehold. Gale zgaduje, że będzie podatny na Zio w takim razie. Yep. Aczkolwiek nie podoba mi się, jak wytrzymali są. Ja szczerze mówiąc staram się trochę nie negocjować. O, zajebiście. To jest to, co chciałem zobaczyć. Not. Ale czasem naiwnie się łudzę, że może jednak tym razem za... Nie mam pojęcia tego innego, się spodziewałem. Rozumiem. Rozumiem. Fajnie. Z negocjowaniem mam ten ogromny problem, że ono potrafi być kompletnie losowe. Na zasadzie, że ta sama akcja potrafi wywołać się różne efekty właśnie od tego, jak LNG sobie rzuci. Wolałbym, żeby to było w miarę konsekwentne. No dobrze. Popatrzmy, co koledzy AU robią. Okej, wylepszałem. Czas na ziodań. Powiedziałem czas na ziodań. Może jeszcze jeden Mohamon. Tak, to jest Jesus, przestań! To się źle skończy, coś czuję. Chyba, że Halluja mnie uratuje. Ma szansę, jeżeli to nie będą... O mój Boże! Czy to nawet działa? Tak. Czy ja teraz jestem w nieskończonej pętli czasowej? O, robimy postępy.
O mój Boże, wychodzimy z pętli czasowej. God bless. Czekaj, w jakiej agility? What the fuck, co ja robię? Nie będę tego komentował. Wiecie co? Nie, złośka są migaseki, to jest ta paskowna lokacja, gdzie się leczyć nie można. Jebie mnie to. Tutaj też wcale nie jest lepiej, ale cicho. Właśnie, kiedy ja ostatnio zaglądałem do sklepu z klientami? Mam wrażenie, że już szmat czasu. Betrain, Great Chuck, Revival. Excuse me? To brzmi OP. Ale chyba mnie nie jesteś, co? Yep. Potrzebuję 5, a ja mam po jednym. Rozumiem, rozumiem. Anyway. Nie podoba mi się absolutnie, że moje party zdechło. Jak jeden mąż. A ja potrzebuję się dostać do jakiegoś miejsca, gdzie je wyleczę. Jednocześnie Kasumi Gaseki ma terminal. Ale nie Hunters Association. Więc potrzebuję się dostać do miejsca, które będzie miało Hunters Association. I zastanawiam się, gdzie będzie najszybciej. Ueno? Chyba Ueno. Wciąż jest to kawałek, ale wydaje mi się, że to będzie najbliższe. Please. Zaś okaże, że Ueno to też nie jest miejsce, gdzie jest blisko. To na dół. Let me in. Okej, tu mamy terminal, mamy relikwie, mamy Hunter Association, wszystko gra. Wszystko git, możemy iść. I przy okazji przynajmniej sobie relikwie, żeby mieć... wiedzieć mniej więcej, ile mam kasy. Jeszcze dwa poziomy i mogę też myśleć o fuzjowaniu rzeczy. To wtedy zobaczymy, jak ja dokładnie stoję z kasą. What's your pleasure? Hey. Jeżeli Jajo to jest taki endgame'owy dungeon, to podejrzewam, że te dwa poziomy da rady wbić w miarę rozsądnie szybko. To jeszcze tylko zajdę do chłopa. Dostanę te kasy. A z ciekawości, nie, są dużo gorsze rzeczy. Nawet nie będę patrzył. No dobra, idę do Jaja. Jak wyjdę na zewnątrz, to wrzucę sobie demony do party. Spokojnie pamiętam, wyjątkowo nie zapominam. Jajo. Bajo jajo. To jest demonów, które mają relatywnie niski poziom. Podejrzewam, że zależnie od Encanteru byłbym w stanie sam ciągnąć te demony do wyższych poziomów poprzez te. Poprzez. To taga. Właśnie, czy ja? No, tak, zadejrzewałem Encanter. No dobrze, jajo. Okej, mamy tutaj normalnie mapę i mamy. Co to jest? Okej, czyli to są jakieś mechanizmy teleportujące nas. Wnioskuję chyba po tym, że ta lokacja jest na tyle duża, że teleporty będą wymagane. Doskonale, to jest to chciałem się. Cześć, tej witam. Jeżeli dobrze pamiętam, to jeżeli tutaj się wyjebie, to Dagda nie może mnie uratować, więc muszę mieć też to na uwadze.
Ganesha i Hlesfer gra. Hlesfer raczej na ogień będzie podatny. Przynajmniej tak mi się wydaje. Yep, dobrze kojarzyłem. Edo, Ganesha jak właśnie wytrzymały. Oczywiście, nie wiem czego innego spodziewałem. Czy Mudon zadziała? Nice, weszło. Okej, okay, patrzę na to ile dostaję, bo to ten poziom może nie być aż tak szybki jak miałem nadzieję, że będzie. A nic nie szkodzi. Nie sądzę, żebyśmy zbyt szybko wyszli z tego jaja, więc mamy dużo walk jeszcze do wbicia. A dwa poziomy to nie jest jakieś specjalnie dużo. Pales, Heimdall, Pales. Czy ja z nim mogę gadać tutaj? Podejrzewałbym, że nie, bo wiecie, kosmiczne jaja i w ogóle. Naprawmy świat. Za pomocą moty i potęgi. Okej. Okay. Mów mi jeszcze. Proszę. Pod kasę, ludzik. Kurwy synu. Dlaczego nawet nie jestem zdziwiony? Co się za każdym razem dzieje? Przysięgam. Nie, ja wiem, że nie za każdym, ale muszę ponarzekać. Pozwólcie im ponarzekać. O Jezus, to się źle skończy. O Jezus! Czemu zdziwiłem się, że to taki numer? W żadnym z tych dwóch wypadków. Negatywy są tak, no right? Wszyscy kamy negatywy SMT. Przynajmniej ta mala się do czegoś nadaje. Nie to co tamte dwa demony. Też mam u mnie posu Moody na całe szczęście, tak. Co jest zawsze mieć kabiła, że posu Moody jako czar od leczenia tu ci zdejmuje też klątwy, znaczy klątwy, chorobka. Trochę sensu to ma, ale jednocześnie nie jest to oczywista rzecz. O, dłużej to. No. O, trzech Heimdala. Słucham? Się, jakby ta gra powiedziała mi spierdalaj. I nawet nie wydaje mi się, żebym był jakoś daleki od prawdy. A przynajmniej są podatni na jeden kwestię nasze wyroges. Może chcesz mu sprzedać tu Regidine? Nice! To faluje, mocno bije. Jak na to, że to tylko asystent. No dobrze, co my tu mamy? Tak, ja bym musiał się udać, prawda? Poobserwuję go. A czemu się śmiałeś? Wiedziałem. Dosłownie wiedziałem, że tak to się skończy. O kurwie mnie. Dosłownie mnie pokurwi. No dobrze. Chciałem po dobroci. Oni powiedzieli nie ma po dobroci.
Kim ja jestem, żeby im odmawiać, jak mówią mi nie? Poradzę sobie w tym okulistę gierkę, przeszedłem jako tako w roku całym i póki co mój luty jest bardzo monotematyczny, bym powiedział, bo moja lista na luty przedstawia się następująco: Persona 2, Persona 3, Final Fantasy Pixel Master 1, 2, 3, 4, 5. Teraz sobie ich zrobimy, zwiedzamy kosmiczne Jauja. I skurwiamy się na to, że demony zdecydowanie nie chcą ze mną dyskutować. Aby raczej inaczej, dyskutować to! Ale coś dobrego z tego wychodzi, to już zupełnie inna sprawa. Plus jeżeli z jakiegoś powodu byś chciał posiedzieć, to ten. To siedzę na disku. W jakim miejscu pobladnie jesteśmy? Wydaje mi się, że jesteśmy w końcówce gry. Przynajmniej mam taką nadzieję, że to już końcówka. Na razie skończyło się na tym, że Fejsza potrzeba się pod plena i teraz wszystkim wyssał duszę i chcą zabić nowe uniwersum. No tak, szczerze nie nadaje się dzisiaj na współkomentowanie. Rozumiem. Nie nalegam. Wiesz, tak naprawdę zazwyczaj jak ktoś przychodzi tutaj posiedzieć na Discordzie, to to jest bardziej na zasadzie ktoś do pogadania, a nie do ten, a nie do komentowania właściwej gry, więc powiedzmy jako tak o brak komentarza wobec gry by mi nie przeszkadzał, ale mówię, też nie nalegam. Może dasz tutaj gry. X-Dekot najlepszy. Zjadek słości nie wydaje mi się. Kurde, to chodzi całkiem dobra rzecz, bo mam dość dużo ogniw tych demonów. Czemu są dwukwiatkowe relikty w takim momencie gry? Halo? No i skoro nie wymagasz komentarza. Tak mi będzie wygodnie, bo gram sobie przy okazji w tą... Skoro nie wymagasz komentarzy, to po prostu będę siedział po cichu, ale raz na raz to raczej odezwę, siema. Witam wszystkich. Nie no, popatrzę sobie, poglądam, co tam robisz ciekawego. O, póki co jestem bardzo intensywnie nielubiany przez wszystkie demony na dzielni. Nie, ja dzisiaj jestem zmęczony. Dla niepoinformowanych robiłem dzisiaj zadanie na kursy doszkalające do egzaminu i to zadanie rozjebało mi łeb. Aż tak źle było? No tak. W tym sensie, że wstałem sobie od 9, o 10 poszedłem na takie trochę dłuższe zakupy, bo też chciałem sobie poszukać jakichś ciuchów w sklepie i w końcu nie znalazłem nic, ale wziąłem sobie krywca, więc who's laughing now? Już ciszę sobie spokojnie. Idę tam naprawić, bo domyślnie miałem go trochę głośniej niż szóstara przewiduje. Z kolei później jak wróciłem, to od razu wziąłem się za tą pracę i ta praca zajęła mi zdecydowanie dłużej niż bym chciał. A to chyba standard akurat. I w związku z tym mam dopiero chyba teraz taki czas faktycznie wolny dla siebie. Czas wolny dla siebie? W weekend to ty? Myślisz, że ty młodzież jeszcze jesteś? Dorosły, tak. Człowieku. Ja jestem wiecznie młody. O mój Boże, gra mi daje darmowego ekstra. Nice. Powiedział potem, że spudłuje i umrze od tej hordy. Nie byłby to dzisiaj pierwszy raz.
nieśmiertelny śmieszek. Dobra, pytanie, ile będziemy mieli tych kart? Więcej expa. Ale robi się zaraz mana skończ, to mnie niepokoi. Jak na to, że jesteśmy w endgame, to wciąż mana koty. Znaczy nie powiem, że one są jakoś super wysokie, ale mana mi się dość szybko jednak kończy. Jakby wiem, że to trochę pania gata, to to jest na zasadzie. O, możesz tutaj pobiegać z wieloma różnymi demonami i w ogóle. O, się. O mój Boże, a co się stało, że ty też tu jesteś, sobie? Cześć. Stwierdziłem, że odreaguję moje rozjebanie umową. Rozumiem. Przy okazji gdałem sobie w tą Bobodorę. Bubadorę? Wiesz co, jeszcze nie. Jeszcze. Nie, ale to jest dosyć późno. Weź pod uwagę, że słucham? Weź pod uwagę, że to krótka gra. No, też prawda. A ja czekam, aż mi się tosty upieką. Nice, let's go! Bo te dwa szczury, których mieniłem przyjaciółmi do dzisiaj, stwierdzili, że jednak chcą, żebym ja ważył 250 kilo. I... Komu to mówisz? W sumie. Ja po prostu uważam, że dobrze jest, żebyś miał z nami więcej i więcej punktów stycznych. Ja do tej pory byłem równoważnikiem. A teraz będziesz ważnikiem. To zabrzmiało dużo gorzej niż myślałem, że to brzmi. Biorąc pod uwagę moje ten chinkinowe plany na niedaleką przyszłość, w połączeniu z tym, że jadłem sobie dzisiaj, to... chinkinowe te... chinkinowe plany będą realizowane. Tak. W najbliższym czasie. To nie jest, o! To nie jest to, co Belzi. Chciałem zobaczyć. Bez albo. Buzzing around shit. Since the demon lord is no more, I will unleash my hatred. Dobra, przez to buzzing around shit pomyślałem sobie o dialogach z Castlevanii Netflixowej. To jest ten poziom dokładnie. Okej, czyli nie mogę już mu po prostu wystać many, żeby skończyć walkę? Bo, czy ja w tej strefie mogę zrobić coś więcej? Dlaczego nie? Wydaje mi się, że nie. A gdzie jesteś teraz? Jestem w Loon Tree, coś tam. Okay. Ale nie byłem jeszcze w wiosce Wróżek. To właśnie, droga do wioski Wróżek to jest paskudna rzecz. Nienawidziłem tego miejsca. Znaczy nie to, że nienawidziłem, nie hejtę żadnego miejsca w tej grze, bo ta gra jest łatwa, ale... Ale było najmniej przyjemne ze wszystkich lokacji chyba, w których byłem. Mm-hmm. A byłeś najpierw u podstawy tego drzewa Loon, czy byłeś w wiosce? Najpierw u podstawy. A, no to, bo zastanawiam się, na ile można do tych miejsc pójść zamiennie. Nie wiem. Byłem tak, jak ty szedłeś. Mm-hmm. Czekajcie, idę wyjąć to sto. Okay. Bo to jest właśnie kwestia tego, że ja stwierdziłem sobie, że po prostu będę szedł tam, gdzie wydaje się być ciekawy. I ta gra na to zezwala. O, to jest ten Battle B2 z czwórki. O no, lata. Okazjonalnie. Nice. To jest absolutnie fantastyczny motyw moim zdaniem. To zatem nie jest fantastyczne ta walka póki co. Ale wierzę, że nie będzie aż tak źle. Ale z innej kłansaka sobie mamy. Kama! Rozumiem, że Gami chce przez to powiedzieć, nie, ty się nie bakujesz. Au.
Ale można to zrobić znacznie mniej dokładnie. No buffs? No mniej więcej. Najgorsze jest to, że nie jestem pewien, czy on tak reaguje na jakiś konkretny poziom, czy po prostu może sobie losowo użyć w dowolnym momencie tego. Aha. Doskonale. Oj. Chyba wiem, dokąd to zmierza. O stary, enduring kill. Szkoda, że nie w poprzedniej turze. No dobrze. Nie było mnie 30 sekund, wracam i zostałem game over screen, doskonale. Zostało wyparowane. Yep. I po raz pierwszy od dawna mam właściwy game over screen. Biorąc pod uwagę, że w tej grze game over screen jest naprawdę rzadką rzeczą. Enduring czy nie zadziałał... Nie? Czy on nie użył mistrzasza, żeby mnie zabić, a mistrzasz multi? No dobra, to Demolek czy Pierdala to na pewno. A ja mam Skadi. Skadi, zapraszam. Chyba ze Skadi powinno jakoś pójść, tylko... Wciąż nie wiem, kiedy on używa tego Silent Prayera. Spróbujemy otrzymać buffy, debuffy na plus minus 1 i zobaczyć, czy to zadziała. Bo kojarzę w tej journey to tak działało, że... Część bossów używało Silent Prayera tylko przy jakiejś tłumie buffów, debuffów. Tam plus 2 minus 2 albo plus 3 minus 3. Kurwa. Albo... To też jest rzeczą. Ajej. Czy uważam się za tanią kurwę? Tak. Czy jest mi tym źle? Nie. Nie, to jest po prostu... Gra robi... Syf, to walcz przeciwko niej. No, jest to prawda. Yeah! No. Co ogry, jak mogę sobie pozwolić na to, żeby... Okej, nie, na to zwajesz mnie debuffuje w totem, to ciekawe. Czy true szkoła magii sprowadza się do tego, że to samo co Bufodine, tylko wyskakuje ci adaczy i mówi ci true? Nie, to oznacza, że wyskakuje ci voice actor Akihiko i zaczynamy patrzeć na to w jedną stronę. Ależ hejci. Może, odebinę. Jedna prawdziwa magia. Mhm. No nie wiem, mi nie przeszkadza nowy Akihiko. Ja pewnie jakbym... Przekonałem się. Ja pewnie jakbym dłużej posłuchał, to mógłbym się przyzwyczaić, ale tak... No, z tego co ja słuchałem, to in-game brzmi całkiem w porządku. Tak, nie ma wcale tak dużej różnicy, jaka się wydawała po trailerach. No. A czy różnicy? Pamiętajcie, że jestem wychowany na tym, na Wiwkim. No ja wiem, że dla ciebie voice acting jest dobry tylko wtedy, jak każdy brzmi na przedział 12-17, no ale... Come on. Tak, dokładnie tak. Cieszę się, że wreszcie zrozumiałeś moje podejście. A dziękuję kochani. Widzę. Życzenia. Ale co, też sobie na jutro już skręcasz? Nie. Byłem silny. Znałem, że nie popadnę w spirale jedzenia postów przez najbliższy miesiąc. Nie, bo na pewno nie zajmie sobie minus jeden debuffa, prawda? Aż taki? Okej, chyba mu się znudziło. Rozumiem. Chyba mu się znudziło.
zostałeś zaodplayowany. Znaczy nie, śmieję się, że chyba mu się znudziło to, że używałem makarakalnu. No. A co się będzie dziać jutro? Nie wiem, a co się, powiedz mi tej, co będzie się działo we wrześniu. Oh god. Ja wiem, co się będzie działo za ile? Za dwa tygodnie? Okej, okay, najwyraźniej plus 1 minut 1 to już za dużo dla tego skurzycy, no? The fattening. Yep. Dobry. No dobrze. Jak mogę przeżyć tą walkę? True. Odpowiedź nie możesz, mnie nie satysfakcjonuje niestety. Nie może być. Jesus. Nie będę kłamał, nie lubię kiedy w SNTK-ach bossowie stwierdzają, że nie używasz buffów. Zawsze mam wrażenie, że to jest jednak seria, która się opiera na buffach, więc jak boss w pewnym momencie stwierdza, ok, sam to jest, to jest takie, czemu mi to robisz? Czy mi się opłaca go atakować? Nie mogę wiedzieć, że miał pysk na nowego psa. Trochę tak. Aczkolwiek kategoria memowych psów jest szeroka dosyć. Madiara Hanna Kamaglong kosztuje aż tyle many. Jesus. On dosłownie zdejmuje minus jeden tylko na sobie, ja pierdolę. Ja... Okej. Okay. Nie jestem... Okej. Okay. Nie czuję się komfortowo w sytuacji, w której od razu jakby... Nakładasz buff i ten buff jest od razu zdejmowany. Po statusie mojego protaga chyba możesz się twierdzić, że ja też się nie czuję w takiej sytuacji komfortowo. Potem po prostu gra dla mnie zamienia się w takie... Okej, no to po prostu napierdalamy w siebie do momentu, kto padnie pierwszy. Yes. Jakby... Siema. Jakby co innego ci zostało w takim momencie, no. Z tym grzecznym chłopcem i zrobiłem sobie tylko 4 tosty. Tylko? Reszta na jutro. To mój obiad weź pod uwagę, więc... No właśnie na poziom 77, on jest niżej niż ja. O, ładnych parę poziomów, to jest najgorsze. No dobra, zobaczmy, czy Halluja i spółka się wykażą. Bo jak nie, to praktycznie przegrałem. No właśnie, chyba trochę zbyt bad. Na warę. Please return later. Okej, okay, dzięki, gro. Wprost ci mówią. Tak. Znaczy, to jest... This is fine. Mniej fajnie jest to, że nie mam teraz tego zaznaczonego. Nice! A nice so, let's go! Nie rozpierdalają te roślinki, co ci mówią po prostu, ej, przyjdź za 10 minut. Nie, spotkałem się jeszcze z czymś takim. Nie? Nie. What? No? Ty jesteś daleko dosyć już. W sensie to jesteś gdzieś w połowie? Ile ty masz godzin? 2 godziny miałem. A, no to nie jesteś w połowie, to nie jesteś w połowie jeszcze. Ale ja spotkałem pierwszą bardzo wcześnie. Ona jest dosłownie w wiosce startowej. Są takie roślinki, co... Odkrywasz je jako znajdźkę i one ci mówią, wiesz co, przyjdź za 10 minut. I to jest dosłownie jedyna zagadka z nimi związana, tam się nic innego nie robi. Okej, ja chyba wiem, o którą chodzi, ja po prostu jej nie obdarzyłem tymi walutą. A, nie poznałeś jej. O, no, Minat Sentil Plant is Ground 10, teraz już mam. Zapomniałem o tym w ogóle ze względu na to, że byłem nastawiony, że do wioski sobie wrócę jakoś dużo później. What the
we sided with God or anything. The way the divine powers see it, anyone who isn't with them is with God. Oh, so now we're taking on that package too? I don't like this. The real problem is Inanna. Yes. Her power is what transformed Beelzebub. Bezlebub. Nice. Strengthens the ranks of the divine powers. So, until we defeat Inanna, Inanna, divine powers will have an endless supply of new gods? That's bad. Yeah, I thought that. Need to take her out of the picture first, then. Can't have her making more monsters. Let's go find her. Pomyślałby ktoś, że mogliby zrobić coś mądrego i wystawiać się w miejscu, gdzie nie ma dostępu. A to by było zbyt logiczne. Możesz już bez Lebuba zrobić. Wiem. Znaczy pewnie nie mogę, ale... Hello! Balestro. Welcome to the Cathedral of Shadows. O, ale tani demon. God fucking bless. Belzebub zgaduje, że nie jest specjalną fuzją. Zresztą nie widzę, żeby był. Widziałeś go już, tylko był na szaro. A, to co masz prześwietlone? Bezlebub. Czej. True. A, czy ja muszę Belzebuba z bala zawieść? To dziwna kolejność, biorąc pod uwagę, co tutaj było przedstawione. Zawsze w SMTG-ach tak było. Znaczy wiem, ale... Ja wiem, że tutaj fabularnie jest kolejność inna, ale... No właśnie o to mi chodzi, że jeżeli ci pokazują wprost, że jeden ewoluuje taki oto żnagę, działa to w drugą stronę, to jest takie... Ale czemu? No, dostałem aczik za koty, let's go. Za... Pierwsze koty za płoty. To brzmi jak idealna nazwa aczika po polsku. True. Zapisz pewnie jeszcze teraz mi powiecie, że wylecz palty, wrzucę demony do palty. Przestańcie moim sensem. Się rozumiem, dostosowujesz poziomem do inteligencji swojego party. Się ludzkiego party. Tego nie powiedziałem. Doskonale. Nie pokonujesz alegacji o bycia bully? Bo może te demoniczne jest mądrzejsze. No, ja już ich nie pokonam, to już jest jakby utrwalona część mojej osobowości, ewidentnie. A mnie zaczyna jako bajter wejść do pierwotnej postaci na tę walkę. Cześć. Majrwe? Chyba mój umysł właśnie paruje. My go spotkaliśmy jako Belzebuba i on... Powiedział, że Bóg go ukarał, że był muchą i mógł wrócić do swojej właściwej formy, czyli Bala. Chyba, że teraz ja coś kręcę, ale ta walka była dopiero co, aż tak słabej pamięci nie mam. I technicznie Belzebubem stał się później za karę, tak. Więc I guess, że można powiedzieć, że ma to sens. To mi efekt użyj tak dziwnie. Piksele. Każdy jeden mały piksel. SMT 4 Pixel Remaster. Krzanka? A nie, teleportik. Te teleporty są tak goofy. No się ta animacja. Okej, czyli mogę się teraz przenieść do wejścia. Czy to jest kolejny? Nie, to jest po prostu przejście. Znaczy moje, mi się wydaje, że fabularnie on twierdzi, że się upgrade'owo, ale efekt mnie się downgrade'owo. Jak szakel, no nos, chciałbym... Nie no kurwa, pierdolę negocjacje w tej grze. Chciałem. A jest, negotiator.
Wiecie, jakim ja jestem gniuszem, chłopaki? No. Byłem po zakupy i zrobiłem sobie przedtem herbatę. I wróciłem i teraz mam idealną do picia. Let's go! Szczerze mówiąc, to zazwyczaj nie spodziewałem się jakiegoś memicznego zakończenia. Że nie wrzuciłem torebek znowu. Chociażby. Ostatnio w pracy tak sobie zrobiłem wczoraj. Czy przedwczoraj. O. Że... Doskonale. Dobrze ci tak. Jezus. Że wlałem sobie kubek wrzątku i poszedłem odnieść czajnik do głównego pokoju i wróciłem i już sobie nie mógł kiedyć. Radośnie wróciłem do pracy. Szkoda, że to nie inne SMT i nie ma Game Overa. Szkoda, że... Nie, szkoda. Ja zaliczyłem ostatnio Game Overa wczoraj w Personie, bo miałem minibossa w Tartarusi, który użył Deathbounda, krytnął mi Yukari, użył Deathbounda, krytnął mi Aegis i użył Deathbounda i krytnął mi Protaga. Także no, po tych poprzednich dwóch hitach już zbił go do zera. Więc dosłownie nie dostałem tury. Literalne skillisio. Tak, dosłownie nie dostałem możliwości ruchu. Outplay. No, zostałeś w 100% outplayowany. Nie no, pamiętam, widziałem na tyle dużo tego typu klipów, że absolutnie nie chciałbym grać na Messi w tego. Thank you, Shin Megami Tensei Persona 3 Reload. Actually, to chyba od wydania czwórki? Od czwórki nie było o Shin Megami Tensei. Że przestali tego... Golden już nawet nie miał, chyba. No. Znaczy, a zwykła miała? Tak. Zwykła miała? Tak, okej. Okay. Ta zwykła P4 miała, Golden nie miał. Okej. Okay. No. Było jeszcze. Tak. Jest, jak cię w chuja zrobili. Tak, ta fięte holdę demonów, zgadza się. Czego nie rozumiesz? Dobra, mówisz im ZEM. Wystarczy. Właśnie powiem paragatem, że są chyba odrobinę zbyt wytrzymali na to. Nie mam żadnych zdań obszarówek za bardzo. Więc na jednej turze to się nie skończy, to na pewno. W Godenie nie były... A w oryginalnie było homunculusów? Były jako przedmiot, w trójce też były. No tak. O, Warcry. O, mój Boże. Warcry na walkach z Hordami. Jesus. W jakim sensie, co, że je mamy na myśli? My gadaliśmy o tym, co ma podtytuł Shin Megami Tensei. Znaczy, podtytuł, w zasadzie przedtytuł, bo to jest Shin Megami Tensei Persona. Tak. Przysięgam, jak jeszcze jeden walkaj pójdzie. To co zrobić? No. A jakie mamy quizy na dzisiaj wypanowane? Nie no, czekaj. Widziałem ostatnio taką śmieszną grę. Ty wciśniesz przycisk. I am down for that. Ja nie jestem pewien. Jestem przekonany, że z tego by wyszła ciekawa dyskusja przy niektórych. Nie no, nie wrzucą mnie na trzecią fazę po tym, jak dostałem dwoma workami, prawda? Prawda? Max Horde Counter. Nie, ona jest na dwóch, spokojnie. Okej, obeszło się. Dzięki Bogu. Mam na snelfę, może być. Good. Ally counter. Chyba mam hold counter, nie potrzebuję ally counter.
bawi mnie ta różnica w koszcie Mediarachanu między plus 3 a plus 0. Takie tam 27 many. Tyle co nic. A to po Mediarachanu. Jesus Christ, you got it, Lordzie. Jeszcze nie mam. To jest najlepsze, co mogło powstać. A, chodzi ci o tą pasywę, że zmniejsza koszty? Tak. To już mam. Nie mam Mediarachanu jeszcze. Mediarachan za jakieś 11 many. Kto to widział? Pasywka zmniejsza 85%. Tak. Nagle można tego w miarę sensownie używać. Do widzenia TTL-u. Czy to chyba jest cokolwiek godnego uwagi? Poza tym, że ostatnia falda to była? Jezus, czym była ta skrzynia? Czemu te skrzynie tutaj wyglądają tak przeklęcie? I czemu mam wrażenie, że będę potrzebował Nevada jeszcze na dłużej? No dobra, tu jest wszystko na ogień, to podatne. Ale zacząłem oglądać jakieś filmiki z Changelenami z Shintae i są ludzie, którzy mówią ten Agi i ja się nie potrafię do tego chuj przyzwyczaić. Co? Agi zamiast Agi. A chcesz może porozmawiać o Ziodain? Jarudain! No ja mam... W jakim świecie wy mówicie Agi, a nie Agi? What? No ja się nie spotykałem z tym, żeby to mówić inaczej. Ja się nigdy nie spotkałem, żeby ktoś to mówił Agi. Wszędzie, gdzie widziałem jakikolwiek SMT-kowy content, zawsze słyszałem to jako Agi. Zajo. Zajo. No właśnie, a to jak wymawiacie? Ziodain czy Ziodain? Zio. No. Fajne problemy, mocniej jeszcze. Kontynuuj. Critical Eye. O tak. Już daję Critical Eye mojemu protagowi. No dobra. Co ja za maski i wkachły? A przy okazji ma parę żywiołów. No dobra, nawet. Czy będziesz niepotrzebny na górze i dlaczego tak? Każda sytuacja, kiedy nawet jest potrzebny, to smutna sytuacja. Kiedyś nauczę, że jest przycisk do skipowania tej animacji. Ale to jeszcze nie jest ten dzień po jakichś 60 godzinach. Na ostatnim streamie zwróciłem na to uwagę i teraz mi się tak rychło wtedy wspomniał. Ja myślałem, że to mnie wrzuci na ten. Na enemy advantage. Byłbym słony. Usłyszałbyś baby baby. To nie taka. Baby baby. Baby baby. Baby baby, no. Też mimo. Nie wiem, przestało mi to jakoś przeszkadzać w grze. A w ogóle soundtrack całościowo oceniam tak mocno na plus względem oryginału. Ja mam za dużo miejsc, gdzie pienach mnie boli, tak jak on brzmi. Żeby powiedzieć, że on jest takim pixel guide'em. Dla mnie jest z niewielkimi, z pojedynczymi dosłownie odstającymi rzeczami. Na przykład, nie wiem, Want to be close nienawidziłem tak samo w oryginale i tak samo nienawidzę teraz. A nie, no to wiesz, to inna sprawa zupełnie, że ja mam sporo takich utworów, których w oryginale też nie lubiłem, tak? Wszystko co ma Lotusa. Hmm? Wszystko co ma Lotusa dla ciebie. Nie, aż tak to nie. A te nowe utwory są po prostu wybitne. Te, które dodali do Reloada. Są, to prawda. Color Your Night i It's Going Down Now są pojać. No Color Your Night to może być moje ulubione w ogóle z całej ścieżki. Popływ mnie.
Nie też. Człowiek włączył Armored Core, dostał stan Needlem. Kanoniczna interakcja. Kurwa, nie mam nikogo, kto mnie wyleczy aż tak w produkcji. A jednocześnie, czy mam kogoś, kto będzie miał jakiś Malady Day? Down with the sickness. Ty masz Malady Day. Chodź to kurwa. Dobra, wszyscy to chorzy, doskonale, to jest dokładnie to, na czym mi zależało. No. Trochę inaczej zapamiętałem Maję z ostatnich gier, w jakie grałem, slash rozmawiałem o nich. Te tle byłem bardzo blisko wrzucenia spoilera z końcówki PSN 2. Ten, który jest w tytule spoilera z soundtracku. Tak, spoilera z soundtracku z Persony. Pierdolę. Tak, kto tak nazywa utwory? Atlus. Znaczy, to wiem, ale... Niezaprzeczalnie. Chciałem podać przykład, że kiedyś widziałem coś takiego, ale jak powiem, o co chodzi, to ludzie będą... To będzie spoiler? Tak, to będzie spoiler z Persony 2, bo ludzie będą wiedzieli o analogicznej sytuacji. Fuck. Ja się dziwię, że jeszcze trafiam po tych wszystkich hatych depach. Jezus, uciekam po Personic pewnie. Okej. Jego Tartarusi. No jeszcze nie, ale jeszcze chwilę jesteście na mnie skazani, ale już niedługo. Przestem myślałem, że... Możesz personować i... Discordować. No. Chcę się pierdolnąć na łóżko. To jest fair. Gdyby to był Tartarus, to absolutnie byłbym w stanie uwierzyć, że można to robić. Pewnie tak. Ostatnio bardzo mocno pokochałem Personę 3 za to, że daje mi bardzo dużo czasu na słuchanie muzyki. Bo wchodzę do Tartarusa, spędzam tam 4 godziny, przesłucham w międzyczasie jakieś 4, 5, 6 płyt. I jest super. Akurat teraz to jedna z tych miejsc, gdzie muzyka praktycznie się nie zmieniła, mam wrażenie. Tak. Są tylko lepiej wyprodukowane. Przynajmniej nie są to Mentosy z piątki. Nie, słuchaj, przynajmniej w Royalu to naprawili ich CD. No, w Royalu jest kilka ścieżek, które są naprawdę całkiem niezłe. Bardzo dobre. Czemu? Mm-hmm. Nawal. O, okej, dziękuję. Proszę przynajmniej to. O Jezus Maria. A czy możesz mi to odwalić? Nie, o co chodzi? O, my Boże, on to zrobił. Jeden. Czytał się. 3000 heci do Endgame'owym dungeonie. Doskonale. A i oczywiście tutaj mi jeszcze wybachnie teraz Nawara. Ja pierdolę. To jest kurwa kosmiczne jajo, to tutaj nie ma, waluta nie ma znaczenia. Właśnie. Kosmiczne jałuja. O Jezu, jak przechodziłem te starsze finale Pixel Remastery, to zawsze mnie bawiło. Chodzisz sobie do jakiegoś dungeonu gdzieś, nie wiem, 3/4 gry czy coś. Znajdujesz sztylecik z początku gry. Było bardzo dużo takich skrzynek. W trójce było trochę takich na pewno. W dwójce chyba też. W dwójce to o dwójce to ja w ogóle nie mówię. Nie jestem fanem tej gry. Jak większość. Mało kto jest, właśnie. Mm-hmm. Tam nawet soundtrack nie dowozi, nie licząc paru momentów. A to dosłownie jest 4-5 utworów, więc... Ja nie kojarzę tej chwili tak z głowy soundtracku z dwójki. Główny motyw jest bardzo ładny. Aha. Rebel Army. O Jezu, jaki jumpscare. Rebel Army jest świetne, tak. Pandemonium jest bardzo fajne, ja lubię przynajmniej.
czy takim odpowiednio pompatycznym Final Dungeonem. Dobrze mi to siedzi. No ale poza tym, że tak... Nie jestem jakimś wielkim fanem. Aż na dwójka przede wszystkim ma bardzo dużo dziwnych decyzji, że się tak wydarza. Designowych. No, to jest temat przegadany do bólu, a soundtracki nie są aż tak. A również hejce. Znaczy, ja na pewno nie hejcę, bo nie miałem wrażenia, że on brzmi źle, ale jednocześnie nie zapada pamięć. No właśnie, wiesz, no, jeżeli najlepsze, co możesz powiedzieć o muzyce z gry z serii Final Fantasy, to, że jej nie pamiętasz, to znaczy, że to jest jeden z gorszych soundtracków w serii. Trochę prawda. No nie wiem, ludzie nie, poza Battle on the Big Bridge nie przepadają na przykład za muzyką z piątki, a ja uwielbiam ten soundtrack. Ja bardzo lubię muzykę z piątki. Znaczy, ja generalnie nie przepadam za muzyką z piątki, jeżeli chodzi o te, powiedzmy, bardziej takie energiczne, radosne utwory. Te takie spokojniejsze, smutniejsze dla mnie są bardzo dobre. Nie lubisz trąbeczek? Może nawet niekoniecznie, że trąbeczek. Po prostu, nie wiem, jakoś mi bardziej nie podpadają niż instrumenty. Wydaje mi się, że to nie jest tak, że zagrałbyś mi to samo na innych instrumentach i byłoby lepiej. Te trąbeczki się bardzo wyróżniają w ogóle w obrębie serii nawet i właśnie myślałem, że to ci może przeszkadzać. A dla mnie to jest duża wartość dodana. Ale tak, na pewno nie jest to poziom Messengera, gdzie dobry instrumentów kompletnie mi zabija w sensach. Mniej więcej. Się dziwił po prostu dosłownie trollowany przez Wii i dlatego nie docenił tej ścieżki. Ja to chciałbym przypomnieć, że to nie jest tak, że nie doceniłem tej ścieżki. Ja praktycznie nie doceniłem, bo kurwa mać. Całego soundtracku Messengera. No tak, w tej ścieżki chodzi mi o soundtrack, nie o... Tak. Goofy jasnak, ale to rozumiem, że może wkurwiać ten konkretny utwór. On nawet... Nie to, że mnie wkurwiał na początku, ale wyszedłem do tej pierwszej wakacji i w moim pierwszym przejściu miałem takie... To na pewno powinno tak brzmieć? Ja mnie pamiętam, że rozbawił. No tak, to jest goofy ass song. Później się z tego robi taki fajny megamanowy banger i to już lubię. Tesla już się bałem, że będzie trzeci Encounter Jesus. Może teraz nie ocenił grę? No i ja uważam, Messenger to dobra gra. Więc to też na pewno nie jest tak, że gry nie doceniłem. Na pewno nie będę jej wychwalał jako najlepszego, co mnie w życiu spotkało, ale to... jest mało rzeczy, o których mógłbym to powiedzieć. Dobra, wgaduję, że tutaj będzie kolejne basidło. Wiesz, najlepsze, nie najlepsze. Dla mnie tak czysto movementowo, gameplayowo, wiesz, to jest jedna z lepszych platformówek, w jakie grałem. Nie, wiesz, jedna z lepszych, a najlepsza to dwie różne rzeczy. Nie, no jasne, ja nie twierdzę, że to jest, nie wiem, arcydzieło na... Też trudno mi powiedzieć, że o którym się będzie mówić przez dziesiątki lat, bo mam nadzieję, że się będzie mówić, bo ta gra jest świetna, ale... Na pewno są platformówki, które lubię bardziej, może tak. Mimo tego, że na przykład Ender Lilies uważam, że to jest gra gameplayowo gorsza od Messengera. Nie dlatego, że jest zła sama w sobie, tylko że jest mniej po prostu innowacyjna, płynna, bardziej ciężka, jest inna i jest na tyle inna, że na przykład Messenger mi się... Po prostu w Messengera gra mi się lepiej, bo jest, czuję się na power tripie i dopamina w mózgu się wytwarza w zastraszającym tempie. To jednak uważam Ender Lilies za znacznie lepszą grę całościową.
Ja się zastanawiam w sumie, jaka gra... O jakiej platformówce bym powiedział, że ma lepiej zrealizowany movement. Ja nie wiem, tak powiem szczerze. No, właśnie też się zastanawiam. Tak na szybko nic mi do głowy nie przychodzi. Ori byłyby blisko. Jeden Ori byłby blisko, fix that for you. Nie. Słyszę tej mowę nienawiści. Albo raczej Ori jeden nawet. Ja jest... Hejce. Ja nie podzielam twojego hejtu, jednocześnie nie powiem, że Will of the Wisps jest lepszą grą niż jedynka, ale dalej ją lubię. Ja też ją lubię. Czy to nie jest tak, że one są na tyle różne, że nawet ciężko moje co lepsze, gorsze? Nie, dużo się pokrywa. Szczególnie takich, wiesz, umiejętności movementowych czysto, to się praktycznie jest jeden do jednego z nielicznymi naprawdę wyjątkami. To nie, musiałem coś pomylić, bo wydawało się, że ludzie mówili, że ten, że dwójka jest jednak na tyle różna, że ciężko je zastosować. Jedna rzecz, która jest na tyle różna w dwójce, to jest kombat. Tak, rodzaje... No tak, ale jest dzielę kombat a movement, nie? Aha. Bo kombat dwójka robi lepiej, chociaż wolę kombat z jedynki osobiście, to ten system z dwójki no, jest po prostu lepszy. Ale ja trochę hejcę dwójkę za położenie tak dużego ciężaru na system walki, bo ta gra nie potrzebowała systemu walki. Jedynka opierała się na tym, że stoisz koło przeciwnika, maszujesz guziki i automatyczne strzałki ci biją przeciwników i jest super. I umiejętności movementowe ci pomagają w walce, a dwójka postawiła na to, żeby być Hollow Knightem dwójką. Dać ci system czarmów, które zmieniają ci dodatkowo bronie, inne pierdoły i po prostu przegotowali straszliwie. Chociaż jak wyjdzie Ori 3, to kupię Day One oczywiście, ale no... Znaczy ja się zgadzam, że... Jedynka jest tak wybitna, że dwójka po prostu przez odstępstwa jest gorsza. Zgadzam się z tym, że Ori 2 nie potrzebowało lepszego systemu walki, z drugiej strony, tak jak mówię, on mi nie przeszkadzał w sumie. No. Mi się podobała ta gra. Z Silksongiem? Tak. Mi się podobała ta gra, po prostu. Właśnie to jest różnica, że Ori 1 byłem oczarowany, a Ori 2 mi się podobało. Mhm. To jest różnica. Ale to wybieranie między dobrym a świetnym. Nie, no przecież wszyscy wiem, że istnieje skala zero-jedynkowa, albo coś jest zajebista, albo jest absolutnie gówniane, come on. Tak, albo coś jest 10 na 10, albo 2. Yep. Znaczy śmieszni śmieszkami, ale mnie zawsze bawi to, że mam wrażenie, że skala osyn bardzo często zaczyna się od 7. Mhm. Jeżeli powiesz, że coś jest 6 na 10, to że ta gra ci się aktywnie z jakiegoś powodu nie podobała. Tak. Nie wiem, ja jak recenzuję muzykę, to nie uważam oceny 6 na 10 za ocenę negatywną. To jest trochę powyżej granicy, przeskakującą trochę ten próg z napisem podobało mi się. Aha. W sensie, że było okej po prostu. Bo to jest, no nie wiem, 6 na 10 to jest dla mnie takie niezłe. Dobra, podobało mi się jak no mniej więcej, no wiesz, no właśnie obcowałem z tym i jak obcowałem z tym, to było okej, okay. Nie wrócę do tego nigdy więcej. To jest dla mnie takie właśnie 5-6 na 10, to jest coś takiego. Mhm. FF2 jest dla mnie taką grą na przykład. Ja ogólnie do 2 i 3 nie wiem, czy bym chciał kiedykolwiek wracać. Do 1 jeszcze jak się mogę, bo taka jest przede wszystkim krótka. Więc przejście i jeszcze raz powiedzmy nie stanowiłby jakiegoś wielkiego problemu, ale ten, ale... 2 i 3. Ja do 3 bym wrócił, ale tylko do jednej wersji, tylko do Pixel Remastera. Ta DS-owa, która jest sportowana na Steama, jest tragiczna. Ja bym... Wyobraź sobie, że każda jedna animacja w grze zajmuje ci 4 razy tyle, co w Pixel Remasterze. Przynajmniej 4. Czyli właśnie opisałeś mi najwyżej o Final Fantasy w historii. F9? Tak.
Ale wiesz, chodzi mi, że w obrębie tej samej gry masz. Nie, no jedną, ja rozumiem, która jest, ja rozumiem. Może grę A i grę A w prędkości 0,25. Aha. Nie, no się śmieję po prostu, bo jak dla mnie to jak wolno działa ten. O Boże, ta prawa jest opalna lotka, da? O nie, nie jest. To jak wolno działa P9 jest absolutnie modęgą. I to... Próbowałeś grać w dobry port? Już cię nie wymuję, przepraszam. Mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, że jeżeli się okaże, że ten port będzie działał równie sprawnie, to będę miał dla ciebie parę słów do przekazania. Mam wrażenie, że ważyłeś tam w tym momencie to, co chciałeś powiedzieć. No, bardziej zastanawiałem się, co chcę powiedzieć, niż... Czekaj, nie, kurwa, nie wbalaj, polegamy. Ogólnie wolę korzystać z oceny liczbowych jako skróty myślowe niż forma pełnego wypowiedzenia się, ale umówmy się, jeżeli czyjaś pełna wypowiedź to jest wystawienie oceny liczbowej, to ten ktoś nie ma sobą nic do zaoferowania. Disregarduję opinię takich ludzi z miejsca. Nie biorę jej pod uwagę w ogóle. Ja najbardziej chyba lubię recenzje, które w ogóle nie mają oceny liczbowej nawet, tylko po prostu z wypowiedzi mogę wywnioskować. Znaczy najgorsze jest to, że zdarzało się podobała ocenie. Zdarzały mi się sytuacje, gdzie mniej ironicznie miałem wrażenie, że najwięcej to mogę powiedzieć jakiejś, że to 5 na 10. Kropka. Bo nie byłem w stanie nic sensownego o tej grze powiedzieć, bo nic mi nie zapadło w pamięć. Czy to, że nic mi nie zapadło w pamięć samo w sobie nie jest czy rozwinięciem oceny? Bo ja w ogóle... Ja mam fan gry, w których... Zabijecie mnie za to, co powiem, ale pierwsze, co mi przychodzi do głowy zawsze, to jest one shot. Ja nic nie pamiętam z tej gry. I znaczy... mimo tego nie uważam, że to jest jakaś zła gra, ale nie byłbym w stanie jej zrecenzować inaczej niż mam wrażenie, że powinienem czuć się targnięty w jakąś stronę emocjonalnie, a nie pamiętam nic poza może dwoma utworami z tej gry i ogólnym stylem graficznym. Znaczy ja się przede wszystkim nie zabiję z jednego prostego powodu, bo nie grałem. Wiem, że Sevik szykuje Gunę właśnie. Nie. Czy Sevik byłby tą osobą, która by hejtiła kogoś za opinię? Ja chyba jestem osobą, która mam wrażenie... Znaczy ja po prostu jak jest przeciwna opinia, no to bardziej staram się zrozumieć, z którego miejsca ona pochodzi, tak? No, jakby ja mam tak samo, ja po prostu ubieram to słowa sugerujące, że jestem skończonym chujem, ale tak naprawdę jak się przekopiesz przez to początkowe wrażenie, to ja jestem bardzo chętny zawsze do dyskusji, ja po prostu bardzo to lubię. Jestem chętny do dyskusji, czasami po prostu będę stosował argument, przyjmuję twoje zdanie, ale jest chujowe. Nie, że jest chujowe, tylko że kategorycznie się z nim nie zgadzam. Sea of Stars 105 na 10 wszędzie probably... Nie, absolutnie nie. Mieliśmy bardzo długie dyskusje na temat Sea of Stars. Znaczy... Potwierdzam! Znaczy ja nie jedynie się mówię, bo to jest gra 5 na 10, bo ona... To nie jest tak, że ta gra mnie aktywnie wyraziła czymkolwiek. Ja nie uważam, że to jest dobra gra. Ja nie uważam, że to jest dobra gra w ogóle. Ale ja nie twierdzę, że 5 na 10 to dobra gra. Nie, ja nie mówię, że ten, nie mówię, że ty się wypowiedziałeś, że 5 na 10, tylko że mój take na Sea of Stars jest bardzo negatywny, mimo tego, że ukończyłem tę grę na 100%. I mean... To, że ty ukończyłeś grę na 100%, to zupełnie nic nie znaczy o tym, jak ją oceniasz, umówmy się. Czekaj, profil, zobacz. Dark Souls 2. Yep. Doskonale, nienawidzę Dark Souls 2. Ukończyłem tę grę dwa razy na setkę, czyli przeszedłem tę grę 6 razy. Znaczy, no, praktycznie 5 bym powiedział. Zrobiłem 3 pełne i 2,5 w skolarze. A. Czy jedno pełne zrobiłeś NG plus 2? Tak. Ej, tak.
Lubiłem. Jak grałem w. Grałem w oryginał. Nie, odwrotnie. W Skolarze zrobiłem 3 chyba. Nie wiem, nie pamiętam. Jeśli wolę wygadać, wymienić najważniejsze dla mnie elementy decydujące. No tak, oczywiście, że tak. No to chodzi. O to chodzi. Wyrażenie opinii w jednym zdaniu, szczególnie w zdaniu zawierającym ocenę liczbową, mało wnosi do dyskusji, o ile cokolwiek. Chyba, że jest to zdanie jakieś turbo wielokrotnie złożone, ale podejrzewam. To jest moja plaga swoją drogą przy pisaniu, że ja to znam oczyć. Zawsze mnie, w szkole nawet mnie o to męczyli, że ja jedno zdanie w moim zeszycie potrafi zająć pół strony, bo myślniczki, wtrącenia, dwukropki, nawiasy to jest bardzo... Nie musi dużo wnosić, jeżeli jest tylko początkiem dyskusji. No dokładnie, o to mi chodzi cały czas, że jeżeli dyskusja zaczyna się i kończy tym zdaniem, to nie ma problemu, jako punkt wyjścia jasne jak najbardziej. Ja zaczynam każdą dyskusję o Sea of Stars na temat tego, że w ten sposób, że uważam, że to nie jest dobra gra. Ale nie kończę na tym swojej krytyki, tylko rozwijam dlaczego, to mi się nie podoba, to mi się nie podoba, to mi się nie podoba, to jest świetne, a wszystko inne się. I tak niestety to wygląda. Nie przepuszczę okazji, żeby pohejcić Sea of Stars, bo to jest mój zawód po prostu. Nawet nie to, że roku, tylko mam wrażenie, że to będzie zawód dekady. Czy poleciłbym ci Sea of Stars, żeby doświadczyć tej gry? Nie, bo szkoda na nią pieniędzy. Najbardziej wartościowe rzeczy w tej grze moim zdaniem to muzyka i aspekt wizualny, czyli wszystko, czego możesz doświadczyć oglądając czyjeś przejście tej gry, też patrząc na screenshoty i słuchając ścieżki dźwiękowej. Nie mogę się z tym nie zgodzić. Bo to jest RPG bez fabuły, a to jest zbrodnia. Zrobić RPG bez fabuły i bez postaci. Znaczy nie wiem, ja... Nawet nie pamiętam dokładnie ile godzin miałem Sea of Stars, bo grałem na Game Passie, więc cieszę się, że nie wydałem pieniędzy stricte na Sea of Stars. Jako tako. Ale nie pamiętam ile godzin miałem. Na tyle, na ile miałem wrażenie, że dungeony były całkiem w porządku zrobione. No tak, oczywiście. W ogóle ja po stronie gameplayowej nie mam też jakichś wielkich zarzutów. Że system walki też jest taki całkiem... Nie powiem, że jest fajny, bo po jakimś długim dungeonie zaczyna być bardziej męczący niż fajny. Nie wiem, na ile on się rozwija potem. Ale miałem wrażenie po prostu, że... Nie wiem, od pewnego momentu mam wrażenie, że jak chcesz, żeby była jakaś możliwość łatwego odstrzygania walk takiego bezmyślnego, a Sea of Stars nie daje takiej możliwości. Zgadzam się, że nie daje, bo... natomiast walki w Sea of Stars nie są jakieś... W sensie, jak to powiedzieć? To nie są przede wszystkim walki losowe, które ci spamują co 10 kroków. Tylko masz jakby set na kontery. No to jest taki system jak w Tigerze chociażby. No, więc mnie to aż takie boli. Znaczy, mnie boli to, że faktycznie każdy encounter się wpada do tego, że musisz spamować tym zajebanym bumerangiem. To jest w tym trochę prawdy. Więc jeżeli bym chciał odpalić grę rytmiczną, to bym sobie odpalił offline Sea of Stars. Fair enough. No to jest valid argument jak najbardziej. Nie wiem, mi się podobał system walki, mi się podobały bardzo dungeony. Mi się koncept systemu walki podoba, ale mówię, on po prostu za szybko mnie męczył, żeby jakoś go móc pozytywnie ocenić na dłuższą metę. To jest zrozumiałe. Ale... Ja mam wrażenie, że nie wiem, ja do tej pory nie wiem po co ja robiłem to co ja robiłem. W Sea of Stars. Ja musiałeś piratować świat. Tego nie rozumiesz. Doskonale. I jesteś w stanie mi coś powiedzieć o protagonistach poza ich imionami? Ja nie pamiętam ich imion. Doskonale. Point proven. Ja jestem w stanie coś powiedzieć o jednej postaci, może dwóch. I to nie są postacie główne, w sensie to nie jest, nie są protagoniści. Protagoniści mam wrażenie, że mają być self-insertami, a jednocześnie mają swoje dialogi i mają portrety, mimikę i tak dalej. No ja się śmiałem, że... Nie do końca mogą być self-insertami. Ja się śmiałem, że chyba lepiej by wyszli, jakby byli po prostu milczącymi protagonistami. Zdecydowanie, bo nie byłbym zawiedziony tym, że oni się w ogóle nie rozwijają, bo oni jakby... Jeżeli robisz self-insert
postać, to nie dajesz jej dialogów, nie dajesz jej... Portret możesz jej dać, ale nie dajesz jej mimiki. No, robisz to, co robi Persona 3. No, albo patrz to, co... 4, skoro już wspomnieliśmy przykład i skoro gra się odwołuje to dwa kroki do tego, to patrz, co Chrono Trigger robi. Yep, zgadzam się. Mało to pewnie w interakcji z moimi opiniami. Słuchaj, musisz znaleźć ludzi, którzy zainteresują się twoimi opiniami i skrytykują je od góry do dołu. Także już nigdy więcej nie będziesz chciał, żeby ktokolwiek przed nim interakcje. Musisz być głośny i wkurwiający, tak jak ja. I to jest klucz do tego, żeby ludzie się interesowali twoimi opiniami. Ale znaczy ja powiem szczerze, że nawet między Makoto łamane na Minato a Kotony, czyli protagonistą. No tak, ale to miała być różnica. Jest zauważalna różnica, pomimo że jedyne, co tak naprawdę się różni, to jakieś tam emocje albo opcje dialogowe, które można wybrać, albo to jak inne osoby z tobą rozmawiają, tak? Więc no, to się... Tak, tylko to wiesz, to było całe założenie jakby tego, że robimy FMC, która jest zupełnie inna, bo ma inne opcje dialogowe, nie? No tak, to wiesz, chodzi mi o to, że dało się z tego zrobić postać, która ma więcej charakteru niż protagoniści, którzy... Niż protagoniści Sea of Stars. Tak, niż protagoniści Sea of Stars, którzy mówią i mają charakter, tak? Yep, zdecydowanie. To jest w ogóle, jak już przy tym jesteśmy, to ja bardzo bym chciał docenić ścieżkę Kotone i charakteryzację Kotone w jej wypowiedziach, których jest bardzo mało i są jednozdaniowe dosłownie, a często jednowyrazowe, a i tak jej osobowość bije z tych dialogów. Prawda. Czy Kotone jest zdecydowanie tak jest, że Kotone jest bardzo upbeat, pozytywna, a Minato jest po co robić cokolwiek, I don't give a fuck. Pamiętam, że był kiedyś taki komiks, który mam wciąż dodany gdzieś na którymś ze swojej kanału do ulubionych, że Aigis idzie na spacer w coś i tam zdecydowała większość odpowiedzi protagonisty to było whatever. Tak. To jest dużo takich właśnie dialogów, gdzie masz tą trzecią opcję, że I don't care, why do anything i tak dalej. Że jestem zmęczony, mam to w dupie i tak dalej. Czekaj, jak to było? Przechodzi do ciebie 8-letnia dziewczynka. A moje rodzice się rozwodzą. Bo twoja wina, nie kochają cię, głupia szlutba. Widziałem, gdzie żyją wasze dżingietanki do cheerful. Well, jest kind of cheerful. Jedno nie wyklucza drugiego. Minato go określa jako annoyingly catchy. Nie jest tak, że nie ma racji. Tak, jest świetny, to jest banger. Czy opłaca mi się Floral Gusta za Sunday? Nie, bo kosztuje za dużo. Nie bez. To jest dropnięty random encounter. Holy shit, żegnajcie przyjaciele. O Boże. To kiedy ja zepsywałem? That's a good question. Nie będę kłamał, Dormina i ten jest chyba zdobyny. Pozdrawiam tego speedrunnera z Nocturna, który nie zepsuł przez cały obelisk i dostał tym po walce z siostrami. Wiem, pamiętam. Nie zepsuł mnie aż tak daleko, chyba o jeden poziom to taga. Konsekwencja interesowałem się rzeczami na hashtag nikogo. Znam uczuć. Ja czasami mam tak, że zastanawiam się, czy na pewno są jakieś rzeczy, o których mam się z kim podzielić. Wiecie, jeżeli komuś o tym powiem, to czy będzie takie, okej, ale co mnie to? Za jakieś 10 lat będziesz miał mnie do gadania o Trailsach. Nie, najmniej łudzę się, że odminę szybciej. Słuchaj, ja w sumie nie wiem, czy ja muszę wcisnąć Trailsy przez najbliższe 3, 4, 5 miesięcy
całą serię, albo czy będę musiał się rozwieść, żeby grać w Tales. Wow! Nie, come on. To nie jest tak, że ona je jakoś hejci chyba, co? W sensie te przed... Na pewno Cold Steel'e hejci. No właśnie chciałem powiedzieć, że te przed Cold Steel'ami. Ale Cold Steel'e to ja jestem w stanie... Absolutnie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ludzie mogą ich nie lubić. Zwłaszcza przez to, jak bardzo anime się stają. A pierwsze gry mają jeszcze paskudny art style. No, ja, jeżeli mówisz mi o tym, że one się stają anime bardzo mocno i że mają paskudne arty, to dosłownie dwie rzeczy, które mnie są w stanie najbardziej od tego odwrócić. Wiesz, ja absolutnie nie miałbym problemu, żebyś ten, żebyś zobaczył sobie. No bo każdy ark, moim zdaniem, można na spokojnie odpatrywać w osobności. To nie jest tak, że jak zagrasz w jedno, to musisz zagrać następne czy coś, tak? Więc moim zdaniem na spokojnie może być tak, że zobaczysz, że na przykład pierwsza jak ci nie podpracuje, no to już nie ruszysz dalej, tak? Albo jak się pierwsza jak spodoba, to ruszysz drugi, jak się ten. Jak się drugi nie spodoba, to nie ruszysz kolejnego, tak? Okej. Okay. Na razie mam pierwsze Sky'e w backlogu. kiedyś sobie ogram. No to akurat pamiętam. To jestem ja w naszym PW. Ja nic nie wiem. Na naszych PW nie dzieją się żadne dziwne rzeczy. Interesting. Przestań mnie usypiać! Będę miał teraz PTSD, jako widzę, że ktoś mnie próbuje usypiać. Durmina i come to bargain. To trochę jak ja i wysłanie Seiko i memu follow lolo. Nie, też czasami mam takie... Czy na pewno ci to wysłać, albo czy ty już to widziałeś? Nie, no... Ja, wiesz co... Nawet jeżeli już widziałem i obejrzę, to... Nie odpiszę ci, że... Chyba ci nie odpisałem, że... Aha, już widziałem... Ok. Nie wydaje mi się. Najgorsza odpowiedź. Aha, okej, okay, kropka. Teraz widzę, jak ty wysyłasz Sevikowi jakąś taką ścianę klipów z Holo, czy cokolwiek tam kurwa z tym robicie. I po prostu Sevik ci odpisuje tylko takie, to zajebiście. Szczerze mówiąc, to pewnie bym się spodziewał takiego XDD. Ode mnie, jakbyś mnie próbował Holo wkręcić, nigdy kurwa w życiu. Nigdy kurwa w życiu powiedział. What do you mean by that? Czekaj, jak to było? Oliwka, kocham faunę? Nic takiego nigdy w życiu nie powiedziałem. Nie? Nigdy w życiu. Nie, to ty powiedziałeś coś takiego na... próbując włożyć mi to w usta. Co nie było prawdą. Czekaj, czy ja muszę przeszukać konfę? Najgorsze jest to, że ja nie pamiętam dokładnie, co ci tam powiedziałem, więc... czekaj... Czy ja się skompromitowałem? Nie, masz szczęście, bo mówiliśmy o tym na głosowym. O, cyce, o panie! Doskonale. Nie no, generalnie usłyszał, że... duże maminy mleczary i od razu się zainteresował. Niesrawnie. W końcu Momodora z Bing Momodora. Wcale tak nie było. Nie. Nope. A. Znaczy generalnie wszystko zaczęło się od tego, że chciał pograć Fallout Cure. Tak, to jest prawda. I w sumie nie wiem, czy skończyłeś na tym, że w ogóle odpaliłeś, czy nie? Nie, jeszcze nie. To będzie gra na moje pobyty w Płocku pewnie, bo wtedy sobie mam kompa z gorszymi speksami tam, więc nie będę sobie tym głupał razem. Po prostu. Moje wypowiedzi na temat Holo się sprowadziły do tego, co wam wysłałem właśnie na screenshot z Bangers Only.
Spokojnie, ja też kiedyś mówiłem, że... Ja też kiedyś mówiłem, że nie mam pojęcia, o co chodzi z Holo. Ja dalej nie mam pojęcia. A, to chyba, o to mi chodziło. Okej. Bo tego dnia miałem bardzo, bardzo silną potrzebę do wrzucania tego mema, bo było bardzo dużo sytuacji, do których pasowało na Idwin i bardzo silnie z tego korzystałem tego dnia. Najgorsze jest to, że ja wciąż nie do końca jestem pewien, w jakim kontekście ten mem powinien być używany, pomimo że widzę go na każdym jebanym kroku. Ja nie wiem, jaki był kontekst oryginalnie tego, ale sam mem mnie bardzo bawi. Właśnie ostatnio widziałem, że ktoś narzekał, że ten mem jest niepoprawnie używany i dlatego się zastanawiam. No i Death by Snusnu. Z czym walczysz? Z Viper Archdemon. Okej. What's her face? To tak, to jest zdecydowanie to, co powiedziałeś. Nie, no mówię, ja pamiętam, że kiedyś było dosłownie na zasadzie. Holo, nie rozumiem, o co w tym chodzi. Słuchając jakichś tam lotowych utworów, wpadłem na karaoke górę i wpadłem w dziurę. I wpadłem! Mate. Okej, okay. Czemu ja zadaję tak mało cię te... Hod zadaje tak dużo? Chwilisza? Próbowałeś po prostu bić więcej? Myślałeś może, że wiesz lepiej? Znaczy, to może nieironicznie być rozwiązanie. Ale... Nawet no. Może mi się po prostu wydaje. Allied Retaliate, nie wydaje mi się. Może mi się wydaje, nie wydaje mi się. Weź. Może się to za to zabiorę i inne kłamstwa. Ta, to jest jedno z kłamstw, które powtarzam najczęściej. Ja mam tak, że chciałbym w sumie porobić dużo rzeczy, ale to jest kwestia czasu / energii. U mnie to zależy... Nie należy się wiedzatem. To jest bardziej kwestia motywacji w danej chwili. Że ja mam często tak, że wziąłbym się za to i zabrał, ale jednocześnie nie potrafię się za to wziąć w danej chwili i tak siedzę, a może to, a może to, a może to, a może to, a może to i za nic się nie zabieram koniec końców. Jestem przekonany, że ja umrę nie zrobiwszy jednej dziesiątej rzeczy, które chciałbym w życiu zrobić, ale tak czy inaczej próbuję coś tam robić ze sobą. Są dni, które mam bardzo produktywne, zresztą no param te różnymi rzeczami, pisaniem, podcastowaniem, jednym, drugim, procentowaniem gier. Przy okazji czasem skupiam się na moich studiach. Czasem. Jak tam idzie magisterka? Dobrze, podejrzewam, że skończę rozdział jutro. A jeżeli nie, to mam wtorek wolny jeszcze. A rozdział mam na środę. Co robisz w Lordzie Jabu Jabu w Zeldzie? Nie jestem pewien, czy nie wolałbym być w Lordzie Jabu Jabu w Zeldzie. Cześć Marcin. Hello. Hello. Jeszcze czasem życie prywatne. No, to prawda. Życie na wszystko to jakoś mam czas. Życie prywatne? Ostatnimi czasu mnie sprawdza się dogania w Final Fantasy Pixel Remaster. To jest marzenie. To jest... Uważam, że tak... To jest wzorcowy przykład spędzania swojego życia prywatnego. Nie jestem przekonany, ale... Tak. Ej, ale faktycznie gitgutnięcie było odpowiedzią, tak wam powiem. No generalnie w Momodorze granie lepiej jest odpowiedzią na wszystkie twoje problemy. Ta gra jest łatwa. Tym razem zużyłem tylko jedną apteczkę. To jest, walka była łatwa, okazała się łatwa, ale trochę żmudna. Kto by pomyślał? Bycie dobrym w grę pomaga. Materasu. Daj bonusu. Yes.
Jak znajdę najbliższy teleport, to chyba ten. Chyba pójdę sobie pofuzjuję. Bo sobie mam dość wysoki poziom. I wypadałoby w końcu kiedyś coś w tym zrobić. Michał, wiesz co robisz? Niestety obawiam się, że Michał nie ma kamerki, na której mógłby wskazać. Właśnie! Nie ukrywam, że mógłby... To być pewien problem. Michał, Shinji, wiesz co robisz? Ja muszę sobie zrobić taką specjalną półeczkę na te wszystkie płytki. W końcu. Ja jeszcze ich nie mam na tyle. Myślałem, że będzie chodzić o przypalanie mnie żelazem, żebym zagrał wokami. Nie, to jest... Jest już osoba, która może być za to odpowiedzialna. Ja wiem. Pokaż swój soundtrack wokami. Dosłownie nigdy nie grałem wokami, dub. Ja bym chciał nigdy nie grać wokami. Wow! To już jest mowa nienawiści. Nie, to nie jest mowa nienawiści, po prostu to pierwsze podejście aż tak mi się nie podobało. Co nie zmienia faktu, że zamierzam zrobić drugie. Kiedyś. A to spokojnie, mi się też zdarzało parę takich gier, do których podchodziłem po parę razy. Zresztą u mnie to zazwyczaj bardziej, bo na zasadzie, że coś mi się podoba, ale nie potrafię się wziąć i tego skończyć. W tym roku mam wrażenie, że się wziąłem bardziej w stronę rzeczywiście... Przechodzenia gier, które zaczynam. To tak nie mam. Dlatego jestem pewien, że tych cholernych Xenoblade nigdy nie skończę. Tak naprawdę to wokami grałem tyle czasu temu, że to była jeszcze era, w której nie cisnąłem gier do momentu, aż kliknął / do końca. Tylko jak porzuciłem. Bardzo, bardzo mocno po tych 8 godzinach. Skończyłem magię wodę do sędziego o tym. Tak. Mami, słuchaj, zawsze możesz napisać, jakie były twoje odczucia. Dla mnie to żaden problem. Nie wiem, co jest silnym hejceniem gier o 5-literowych tytułach zaczynających się na O. Ja nawet nie stawiam tych dwóch gier obok siebie, jakby ja uważam, że Okami po prostu mi nie podpasowało te ile tam 6 czy 8 lat temu, kiedy w nie grałem. Omori jest po prostu chujową grą. Omori jest po prostu boring. Ale co do rozmawiania o tych samych tematach, to... Myślę, możemy na spokojnie... O Boże, CC2. Możemy... No dokładnie wiem, gdzie jesteś i to jest tak. Nie wiem, co mogę wam powiedzieć w tym momencie. Wjechałeś dużą ilością wind, prawda? Tak! O kurde, wodę mi blok bija. Okej, fokus. Stay focused. No ja potrzebuję stay focused. Zacząłeś mówić, że ja z tobą co do rozmawiania kilka razy na ten temat. Dependent Weakling na przykład. That's the tweet. Tak, ale ja tak mam, że ja po prostu jak coś robię i znam kogoś innego, kto się tym interesuje, to po prostu właśnie puszczę taką głupotę typu... napisałem kiedyś Sevikowi po prostu właśnie Dependent Weakling. Jak słuchałem tego utworu i wszystko było wiadomo. No dobrze, będziemy powtarzać tę walkę, I guess. Ja w sumie ostatnio jak sobie zagrałem Dependent Weakling na tym w Teatrytmie, to miałem też można sobie napisać, ale zaraz potem poszedłem spać. Czekaj. Człowiek dosłownie utonął we łzach. Mniej więcej. Za mało. Skali kurwa nie żyje. Nie ma za mało manny. No dobra. No Shinji, kiedy teraz zero streamujesz? Poniedziałek. Poniedziałek, nie wiesz to tak? Poniedziałek siada. Doskonale. Będę miał co robić w pracy. Bo mam
teraz w poniedziałek prawdopodobnie spędzę cały dzień na przeszukiwaniu archiwów, bo nam zaginęły 3 akta i mam jakieś 4 pokoje do sprawdzenia. W sensie powyjmować dosłownie wszystko z szaf, czyli jakieś 2,5 tysiąca akt i powkładać je z powrotem. Więc bardzo mi umilisz ten czas. Trzeba się 5-0-2 załapać. Na to? Chcesz mi powiedzieć, że w tej grze jest Alice Strange Sherpek? Tak. Taka odchodzi? I ma skilla o nazwie Die For Me. Taka odchodzi? Ona była już... Alice jest chyba jednym z najstarszych demonów. Mm-hmm. Ona chyba już w jedynce była. Chyba. Skończone jest, owszem, skończone jest. Bo się okazało, że Elbida jest waszym botem. Jest. I ma świetny motyw. Pierwszy. Bo drugiego nie lubię. Pierwszy mi się bardzo podoba. Dobra, ja guess, że po prostu dam temu botowi się zabić, bo nic tego nie wymyślę. Znaczy, chyba mógłbym wymyślić coś lepszego, ale to byłoby zbyt głupie. No dobrze. Ja sobie popatrzę w przestrzeń. Trochę poumieram. O, let's fucking go. Mam jeszcze większy skok. Fog. O! Even better than that. Kiedyś się uda. Najgorsze jest to, że istnieje świat, którym ja to jeszcze wygrywam. Nie chcę myśleć o tym, że istnieje świat, którym ja to wygrywam. Nie no, myślmy pozytywnie, wygrywasz. Znaczy to będzie strasznie głupie, że ja to jeszcze wygram, o to mi chodzi. Problem jest taki, że wygrana to nie jest wcale najlepszy outcome, najwygodniejszy outcome. A zaraz Wulka je dasz na latać? Oh baby. Ile okay. Jestem te 4 ma motywów bossa, bo teraz zacząłem na tych. Dobra. Apokalips? O Jezu, dużo ich będzie miało. No. Bo ten z oryginalnej 4 tutaj leci czasem i on jest świetny. Ja go bardzo lubię. Ten z oryginalnej 4, ten który tutaj jest. Niektóre ten minibossowy mają inny. Większość tych dużych bossów, takich dużych bossów może mieć własne, kojarzę Merkaba i Lusek mieli własne. No na pewno Final Boss ma swój własny i on też jest świetny. Ja bardzo lubię motyw ostatniego bossa tutaj, chociaż jest bardzo, jak to nazwać, on jest bardzo atmosferyk, a mało melodyjny, więc nie chcę mi się mówić z ładnym akcentem, przepraszam. Ale on jest bardzo właśnie klimatyczny, a mało melodyjny. To nie jest taki typowy finalowy banger. No wiadomo, że nie jest to finalowy banger, skoro to SMT. No tak. Szukałem dobrego porównania. Znaczy myślałem, że chodziło ci, mówiąc finalowy, że masz na myśli final boss. A to swoją drogą, ale szukałem dobrego porównania. Jak myślę o melodyjnej muzyce z gier, to jedna z pierwszych rzeczy, które mi się pojawia, to jest właśnie Final Fantasy. No dobrze, zobaczmy, czy boss mnie będzie memował, czy boss mnie nie będzie memował. O tak, Momodora jest w swojej Wishing I Was Fishing fazie. Tak, ale rybkowanie ci nic nie daje chyba. Aha, to cool, to pierdolę to. Niestety. Ależ mi zaczęło spieszniałem w ten zajerzec. Stinky cheese. Yep. Z drugiej strony, ja się sama o to prosi. Sobie zdałem sprawę w ogóle, jak bardzo mało pamiętam z Apokalipsy. Jezus. O mój Boże, ona ma umiejętności magiczne. I się zastanawiam, czy będę chciał piątkę ograć przy okazji tej reedycji Vengeance.
Ja pewnie będę chciał kupić. Podejrzewam, że nie od razu, ale na pewno kupię. Piątka. Jeżeli lubisz gameplay SMT, to piątka jest bardzo fajna. Nie licząc jednego fragmentu. Tam nie był problem z tym, jak działają buffy? Był. Bo oni chyba zrobili mieszankę systemu personowego i SMT. Najgorszą, jaką się da. Nie pamiętam jak dokładnie. Buffy na czas, które się stakują. Aaaa, nie wiem, czy kupię SMT5. I oczywiście masz też single i multi targety, żeby nie było. No. Mówię, to jest najgorsza mieszanka, jaka istnieje. Yep. Po prostu grasz na easy. To... Nie, na kamen. Nie no, ja podejrzewam, że będę grał na normalu. Ja nie lubię się męczyć przy grach, jakby w sensie tak męczyć, że jest tedious, a nie hard. A my wiem, o co chodzi. Tak jak Nocturne to jest na przykład dla mnie bardzo tedious gra. Nawet jeżeli na normalu w nią grasz, to ta gra po prostu jest męcząca. W jakim sensie chodzi ci o dungeon design? No to przede wszystkim, no jakby po prostu dungeon design w Nocturnie nie istnieje, to jest kilka szarych korytarzy i zagadki, których nie masz prawa ogarnąć, jak grasz pierwszy raz. Nie. Tak lubię Strand Journey. Nie, tak poważnie, Strand Journey chociaż wizualnie coś sobą reprezentuje. Co do niektórych zagadek absolutnie nienawidzę Strand Journey, ale co do... Teleport czy Hololo? Tak, Hololo jest paskudne, ale wizualnie Strand Journey robi to podobno. I przede wszystkim, tak długo jak nie mówimy o Reduxie, to ten system aplikacji mi się podoba w Strand Journey bardzo, bardzo. Ale hejter, ja nie wiem. No bo Redux wywala jakąkolwiek trudność w menedżowaniu tych aplikacji, że nie możesz mieć wszystkiego naraz, tylko Redux ci mówi, możesz mieć wszystko naraz i jesteś na jebanym power tripie przez połowę. Z drugiej strony, nie wiem, za bardzo jestem przyzwyczajony w TBHI. Gdybyś teraz mi powiedział, że ej, słuchaj, graczu, jak ci protagonista umrze przez to, że coś losowo rzuciło 5% insta-killa i weszło, to topasz się do ostatniego save pointu, to kurwica by mnie strzeliła. No tak, no ja też tego nie lubię, nie zamierzam tego bronić, ale z drugiej strony te apki w produkcie, to, że masz po prostu jakieś... O czym ja ci mówiłem kiedyś o tym, że dostajesz po prostu z chuja Lasty Candy? Lasty Candy, tak. A, bo tak się grze widzi, jest kompletnym kretynizmem. Przecież nie pamiętam też, to chyba było opcjonalne. Nie wiem. Więc przynajmniej... Było o tym, że używanie tego było opcjonalne, odblokowanie chyba, nie? Bo to jest command skill. No tak. No. Cześć, jak sobie nie zdążyłeś się załapać na pełny hejt na Reduxa? Chciałem powiedzieć, że został wezwany tym, co powiedziałem. Cześć, Aksek. Doskonale. Czy ten set może w końcu umrzeć? Nie obraziłbym się, to na pewno. Według chcę zawsze hejcić, oj nie. Jak to nie? Znaczy ja powiem tak, ja wolę, kiedy gra mi daje opcje, jeżeli uważam, że jest za łatwo, to mogę z nich po prostu nie korzystać. A w ogóle to hejcę Reduxa wizualnie, bo ta zmiana stylu graficznego nie wyszła, mam wrażenie, tej grze na dobre. Ale to już po prostu jest kwestia moich osobistych preferencji. No wiem, o co chodzi, że Redux jest taki trochę... Zbyt stereotypowo anime. No tak. Właśnie nie chciałem użyć słowa anime, chciałem znaleźć coś innego, ale chyba rzeczywiście to najbardziej pasuje. No, zdecydowanie. No, wszyscy są tacy wykładzeni. No właśnie chciałem powiedzieć, że jest taki upiękniony względem tego, jak wcześniej był. Jak spojrzysz na portrety Jimeneza z oryginału i z Reduxa,
to różnica jest gigantyczna. Ja najbardziej to chyba Ogora zauważałem. To też jasne. Z tymi opcjami to też nie uważam, że to jest kwestia dosyć taka jednoznaczna, przynajmniej dla mnie, ponieważ gra może być zaprojektowana, żeby dawać ci dużo opcji, a może być też po prostu w taki sposób zaprojektowana, że masz się, powiedzmy, męczyć z menedżowaniem tych opcji. No, ja lubiłem to w oryginalnym Strange Journey, że masz dużo opcji, ale nie możesz z nich wszystkich korzystać jednocześnie. I na przykład mój ukochany przykład w Armored Core, który daje ci opcję korzystania z Gatling Gunów, z Zimmermanów, ale przez to też jednocześnie musisz się zmuszać, żeby gra stanowiła wyzwanie, to muszę się zmuszać, żeby nie korzystać z tych opcji. Ja tego nie uważam za plus absolutnie. Aha. Czemu zmuszać się? No jakby... Nie odczytuję tego w kategorii zmuszać się, żeby z tego nie korzystać, bo gra ci, nie wiem, nie wrzuca tego jako domyślny build, tylko po prostu jakby masz jedne rzeczy, które są silniejsze od innych. Jak grasz w LoL'a, też tak masz. Znaczy, możesz grać betowymi czempionami, a możesz grać czym ci się podoba. I jakby performance tego częściowo jasne zależy od tego, jak coś jest zbalansowane, ale częściowo też zależy po prostu od tego, jak ty rozegrasz sytuację, którą masz przed sobą. Tak, tylko po prostu chodzi mi o kwestię tego, że grę pocztuję jako taką, która chce, żebyś eksperymentował i miał mnóstwo różnych buildów, żeby nie było tak, że każdy jeden build ci przejdzie większość misji, a z Gatlingami, Zimsami i tak dalej, no to trochę tak jest, że ten jeden build przejdzie ci zdecydowaną większość misji. Znaczy, no tak, nie zrobisz... przejdzie, tylko nie musisz z niego korzystać. Nie zrobisz nim ESC raczej na większość misji, przez to ile kosztuje utrzymanie Gatlingów. Więc jeżeli na to patrzysz, to na pewno nie jest to taki build do dosłownie wszystkiego, tak? Ale jeżeli celem jest zabicie bossa, to musiałbym znaleźć naprawdę dosłownie jakieś pojedyncze przypadki, gdzie Simsy z Gatlingami cię nie zabiło bossa. Przez po prostu trzymanie przycisków. Ja miałem ogromne problemy z Krzyśkiem i Biszem. Założyłem Gatlingi i dosłownie przytrzymałem Tigera i Gatlingi działa do bazy grałeś. Nawet nie czułem, że unikam czegokolwiek, to po prostu trzymam i o, dobra, walka się skończyła. Ja... no, chciałbym po prostu, żeby jednak to... nie pozostawało w gestii gracza, że mogę nie używać Zimmermanów, tylko muszę użyć czegoś innego. Wolałbym w ten sposób, żeby to było zaprojektowane. A nie miałeś takiego odczucia? W tym przypadku, nie. Ja jak grałem z Zimzomami tą misję, gdzie jest Arkebus Balteus na końcu, to jego dosłownie się nie da Zimmermanami zabić. Nie, ja go zabijam Gatlingami. No, Gatlingami, nie Zimsami. No, Zimsami się dosłownie nie da. Znaczy, ja... Bo albo ci nie starczy ammo, albo walka potrwa tyle, że on cię zabije pierwszy. Trochę nie zdziwiłbym się, gdyby się dało, ze względu na to, że ja... Nie wiem, 95... No, da się, na pewno się tak odzyskuje. 95% S-ranków robiłem jednym buildem, tak naprawdę. I to był Zimsowy build. Znaczy, no, jak koloryzuję, oczywiście, dać się da, ale no, jest tyle rzeczy, które ułatwiają tę walkę, że... Nie wiem, no jakby... Oczywiście, że Zimsy są silne, ale nie uważam, że to jest be all and all w tej gry. Ja trochę tak uważam, ale to jest... Ja bardziej tak o Gatlingach. On po prostu wszędzie praktycznie dobrze pasuje, no. Ja bardziej tak o Gatlingach myślę, powiem szczerze, aniżeli o... Ale Gatlingami nie możesz ESEK robić. Ja i tak nie robiłem ESEK, więc tutaj się nie wypowiem. No tak, ale dosłownie Gatlingami dosłownie nie jesteś w stanie zrobić ESEK. No to jest prawda, jeżeli mówimy o... No bo pytanie... Nie, eski robisz z nim sami. Bo pytanie, z kim walczyłem. Walczyłem z Aptu, walczyłem z Setem, walczyłem z Balem. I chyba to wszyscy byli do tej pory. Dzisiaj chyba tak. Rozmawialiśmy o Moskorze. Szóstce. A generalnie temat poruszony to było, czy jest w porządku, że gra
postawa w kwestii gacha, jak trudna chce, żeby była, że tak powiem. No bo do tego się sprawdza, czy może być tak, że gacz tutaj stwierdza, dobra, wezmę sobie coś, co samo mi przychodzi grę. Czy musi sobie sam ręcznie powiedzieć, że nie, ja tego nie używam. Pierwszy aksjum waży, gdzie dostajesz kilka sztuk broni, a jakoś nie czułem się zachęconym przez grę, żeby z nich... Ja się czułem. Przynajmniej, nie wiem, moje przejście było bardzo różnorodne, jeżeli chodzi o rzeczy, których używałem. Ja mam w sumie chyba podobnie do Tate'a, mianowicie, że wypróbowywałem bronie, ale były takie, które, o których uznałem, że są po prostu lepsze i nie czułem potrzeby korzystania z innych przez to. Znaczy, no jasne, wiesz, nie mówię, że używałem 15 w moim przejściu, ale też nie było tak, że używałem 3. Wiecie, co jest najgorsze? No. Kiedy jakimś przypadkowym cudem znajdziecie tą zgliczowaną lokację jakoś dość wcześnie i znajdziecie tam flamethrowera. Flamethrowera tam nie ma. Był chyba. Nie, flamethrower jest za... jak masz passcode tool, to... chyba tak. Na 100%. Na 100%, bo pamiętam jak brzmi hasło, które się tam wpisuje. Właśnie, ja to akurat... jest coś, co też mi się wydaje, że tak jest. Wpisujesz Dinger Gizbar, więc to pamiętam na 100%. Hehe, Dinger. Nie, bo kojarzę, była jakaś taka bańka była w tych zliczowanych lokacjach. Jest Fatbeam. Która była naprawdę silna, ale... Jest, wszystkie trzy są. Jest Jojo, jest Fatbeam i jest coś trzeciego, czego teraz nie pamiętam. Aha. Kurde, zastanawiam się, czy ja chcę teraz wziąć, pofuzjować tutaj dosłownie. Mi się wydaje, że moim zestawem broni of choice to były... Jedna to była ta z błyskawicą na krótki dystans, a druga to były te lasery, które się rozpierzchały. Tego shotguna elektrycznego też używałem, on się Kilver nazywał. Kilver chyba. Był bardzo fajny, ja go lubiłem. Właśnie dla mnie to były bronie, które spokojnie pokrywały mi wiele baz, bo Kilver był na krótkie dystanse i dobry damage, a ta druga broń była na albo na dużej ilości przeciwników, albo na takich, którzy, nie wiem, byli może gorzej dostępni. No przepraszam, trolluję. Jojo nie było w tym, nie było w świecie, w sekretach, tylko normalnie było do zdobycia. Aha. To co Marcin napisał, to była ta druga broń. Z której korzystałem. Worange to jest to takie bardzo, bardzo szerokie, nie? Gigantyczne. To są te laserki, które się właśnie... Mnóstwo laserków, które się odbijały chyba też od ścian. To ja to bardzo lubiłem też. No. Co jeszcze? Ja lubiłem Ion Beam, zatem po prostu trzymasz Unga laser, to jest super. Znaczy też prawda jest... To jest też kwestia tego typu, że... Ja przynajmniej o sobie mogę powiedzieć, że to doświadczenie moje z aksjomem jest na tyle ograniczone pod tym kątem, że może faktycznie nie dawałem wszystkim broniom jakby równej szansy, ale no to jest też czynnik, od którego różną się opinie. Teraz sobie przypominam, że Axiom Verge 2 istnieje. Przykro mi. Niewiele to ci. Yep. Znaczy, jeżeli ktoś lubił combat system z jedynki, to na pewno poczuje się źle z dwójką, tak jest moje zdanie. Zgadzam się. True. Ja lubiłem dwójkę do Axioma dwójkę w sensie. Fajnie. Znaczy poza tym jednym fragmentem, którego bardzo nie lubiłem. Z wymuszonym dronem? Tak. Ja właśnie przez ten fragment się przekonałem do drona, jakoś go polubiłem. Mnie strasznie wkurwił w tamtym momencie, bo mapa się, ja czułem, że mapa się bardzo otwiera, że jest mnóstwo rzeczy, które mogę zwiedzić, zobaczyć, a gra mnie wciska w bardzo ograniczony segment i strasznie byłem wkurwiony na to. No ja właśnie sobie pomyślałem, że jakby nagrodą moją za przejście tego segmentu będzie to, że mam teraz wielki, otwarty świat. Ja widziałem po prostu wcześniej już możliwości i dlatego wkurzyło mnie, że zostały mi te możliwości zabrane. To w ten sposób. Też prawda, z drugiej strony nie wiesz na pierwszym przejściu, gdzie masz iść dokładnie. Wiem. No.
Uważam, że wszystkie bronie w Axiom Verge 1 są... Nie no, nie, ja się nie zgadzam, że są dobre. Wszystkie są używalne na pewno, ale... No bo zasadnicze pytanie, czy ja chcę pomemować? Mogę spróbować zobaczyć, czy to rzeczywiście działa. A, nie apki, tylko idę być casualem. Dzięki Bogu za możliwość zmieniania poziomu trudności in-game. Potrzebuję, dodamy dwarfa. Gdzie one są? Czy ja w ogóle mam to pytanie? Co? Dust to jest krótka gra, więc możesz. Ja polecam. Bardzo, bardzo fajna przygoda na parę wieczorów. No, Dust jest całkiem fajny, ja dobrze wspominam. Z bardzo ładną muzyką. Fajny combat system całkiem tam jest. Ale nie jestem po tego zdania, że jak gadaję na gadam je narzędziami, to z nich korzystam, bez względu na to, że gra może być sobie precyzowała łatwa. Taki z Ultimów szóstce. Ja... Nie wiem, parę razy przyszedłem fajna szóstka i uważam, że po prostu z Ultimą... Znaczy inaczej, są rzeczy, które Ultima za bardzo psuje przez to, że ignoruje obronę magiczną i dlatego staram się jej używać możliwie mało na tej zasadzie. Znaczy no to też jest jedna z rzeczy, którą można po prostu podkreślić, że jest to kwestia preferencji. No mam preferencje takie, faktycznie jeżeli to jest... Są takie gry, gdzie jakby wkurzam się, że gra mi daje za mało możliwości. Mhm. Są takie gry, gdzie uważam, że daje mi ich za dużo albo te, które daje są... wyraźnie za mocny w porównaniu do innych, gdzie nie chciałbym, żeby tak było. To jest bardzo zależy od jednostkowego każdego przypadku, nie? Aha. Ale teraz też z głowy sobie nie przypomnę. Bo nie, przede wszystkim, jak mówiłem o tym w kontekście Reduxa, to problem był taki, że wcześniej była inna wersja tego samego, która robiła menedżowanie zasobów znacznie lepiej, moim zdaniem, niż Redux, właśnie przez to, że faktycznie musiałeś trochę żonglować tymi zasobami w oryginałce Strange Journey, a Redux po prostu daje ci wszystko. O Boże, źle spojrzałem. Fak. Czy ja będę miał slotów na tyle, żeby to pofuzjować? Mam sloty dwa, czyli tak na styk trochę. Potrzebuję serwki, a do serwki potrzebuję hoj. Podoba mi się to, że to jest w ogóle remix chyba z jedynki, o ile się nie mylę. A, czyli na jedną fuzję bym potrzebował 12 tysięcy. Dobra. Jedynka miała, SMT1 miał w sumie całkiem dobry soundtrack, jak na to, jak niewielki on był. Nie słuchałem, ja się przyznaję bez bicia, że to jest... Wcześniejsze SMT przednokturnowe to moje braki. Znaczy ja nie polecam generalnie jedynki jako gry do ogrania, absolutnie. No, te starsze SMT się podpowiednie zestarzały. W dwójkę chciałbym pograć, ale to bardziej żeby w kwestii, że chciałbym się przekonać, bo przez tą jedynkę się przebrnąłem, dwójka... Jestem ciekaw po prostu suma sumą do zaoferowania. Aha. Bardziej w tym kontekście. Bo w jedynce też nie było tak, że ja źle się bawiłem przez cały czas, ale endgame jest absolutnie katastrofalny w tej grze. Ja nie miałem żalu i nie pamiętam, albo scheatowałem, albo sobie scheatowałem ten endgame, bo on był absolutnie skurwysyński. Było pytanie, czemu nie mogłem sfuzjować. Fuzje elementów są bardzo specyficzne, na zasadzie, że część żywiaków podbija demony o poziom do góry, część o poziom do dołu, a część wcale. I to, jak działa z daną rasą, to jest dosłownie do wyczytania z tabelki. Ja oczywiście źle wyczytałem tabelkę. Powiem tak, tabelka jest skonstruowana w absolutnie paskudny sposób.
aż wezmę ją, wrzucę zaraz na Steama. I czytelna tabelka JPG. Mam nadzieję, że zrozumiecie, dlaczego mogłem popełnić błąd. Czytelna tabelka. O, to jest wspaniała tabelka. O Jezu, ale wynoturzenie. I patrząc, myślałem, że patrząc od góry, czyli trzecie na górze po lewej Avian z Eltysem, który jest po lewej, da mi plus jeden, ale to chodzi o to, że to Wood z Eltysem będzie się plus jeden upgrade'ował. Jeżeli chcę Aviana, to potrzebuję to, co jest w prawej górnej części, czyli Avian z Sylwką daje mi plus jeden. Doskonale. To jest to, co chciałem zrobić. I wydaje mi się. Typowa tabelka. Yep. I wydaje mi się, że w ten sposób mógłbym generalnie sobie pofuzjować kompendium, tylko jednocześnie zdaję sobie sprawę, że trochę to by mnie będzie kosztować. Zapomniałem o tym, że gameplay JPEG-u to shit Excelowy. Widziałem ostatnio. Yo, kojarzycie... this gameplay is fire. Tak, właśnie. To tylko, że kojarzycie, jak na Windowsie XP wyglądało menu start? Tak. Że się najeżdżało strzałkami i się rozwijało kolejne w prawo. Tak. Właśnie widziałem to z tym podpisem. Tak, to ten wariant też widziałem. Tak. No dobra, dochodzę do wniosku, że jeżeli chciałbym to robić, to zdecydowanie to coś, co chciałbym robić na Steamie, bo byłoby to zbyt nudne, jak takie wypełnianie, więc pewnie... I tak podcastujemy. A miałem na Nocturnie chyba takie streamy, gdzie sporo tego to było fuzjowanie demonu. No dobrze, rozumiem. Czyli mówię, że uzupełniamy kompendium. Dobrze. Człowiek już jest tak skrzywiony przebywaniem ze mną, że robi achievementy w grach, które ich nie mają. Nie, bardziej kwestia, że niektóre specjalne fuzje wymagają demonów, których zwyczajnie nie mam. Swoją drogą w reloadzie nie ma za kompendium achievementu, nie? Nie. God fucking bless. Gdyby był, to bym go nie miał, bo to te są demony, są persony, które są za te link eventy. Za requesty. Mhm. Znaczy za eventy. Te, które z party memberami robisz. No tak, też, no. Oczywiście. Bo ja widziałem, że jest za Messiah. Dobra, spuzywania, ale... Messiah to był Orfeusz Thanatos. Tak. Okej, dobra. Tylko... No dobrze. Musisz maksować linka jeszcze. Którego? Judgment bodaj. No to spokojnie, no przecież on się automatycznie maksuje. No tak, ale chodzi mi o to, że będziesz mógł to dopiero dość późno zrobić. Jak się wywalało? No to wiem. Jak się wywalało demony starte? Dalata. Ja tak. Teraz jestem chyba 31 listopada jestem w Tartarusie. Po 10 tysiącach lat pozbyłem się w końcu tego slime'a, który mi wyszedł z jakiejś losowej fuzji. Zobaczę jeszcze raz. Heket. Ciekawe, ile kompendium sobie zdążył zupełnie, zanim mi się kasa skończy, bo coś czuję, że niewiele. No, raczej nie dużo. A przypomina, że przerzuciłem się na najniższy poziom trudności. I mam 50% taniej zapki. SMT po prostu uderzy za blisko rzeczywistości i też mają inflację. I też spędzasz długie godziny na excelowych tabelkach. Chciałem powiedzieć, że ja w robocie tego nie robię, ale musiałbym skłamać. Bo u nas w robocie też są excelowe tabelki. Ty robisz gorsze rzeczy w robocie czasami. Mam ochotę powiedzieć, że to się już kurwa nie odzywa na temat mojej roboty. Słuchaj, bo uratowałem cię ostatnio. Przed samym sobą! Tak, a o co chodzi? Ja nawet nie będę tego komentował. W ogóle
możecie mi pogratulować mnie z dzisiaj rana i dodatkowo mnie sprzed paru godzin, bo byłem dzisiaj dwa razy w Lidlu i za żadnym razem nie kupiłem Cola Lemon. Co to za powód do gratulacji, kurwa? No, pierdol dostaniesz. Jest mi bardzo przykro. Można spytać, co się stało wtedy? Nie można spytać, co się stało wtedy ze względu na dbałość o mojego serdecznego przyjaciela Jacka. Ze względu na naturę rzeczy, która miałaby zostać powiedziana. Tak. Mam za dobre wyniki i w nagrodę mam więcej obowiązków. W nagrodę powinieneś mieć więcej kasy, kurwa. Słyszałem wielokrotnie o tym, że w pracy powinno się pracować tylko tyle, żeby robić sam raz. Właśnie dlatego. Bo raczej podwyżki z tego nie dostaniesz żadnej. Aha, ok. Nie, ty nie rozumiesz. Jakby przez odpowiedź na twoje pytanie sformułowane można spytać? Dosłownie nie można. Dosłownie nie można. Dosłownie jest to karalne. I mówiąc dosłownie, mam na myśli dosłownie. We are on the side of caution here. A mi to mogłoby pójść nie tak, jak gdybyśmy powiedzieli, że bip. Tymczasem ja i moje historie o klientach. To też o tym ale to jest bardziej, ale to jest bardziej kwestia tego, co ja mówię, więc... Tak. To jak ty sam sobie to robisz, a nie ja ci to robię, ale... Yep. Zresztą nawet myślę, że na tyle, że to żadnego porozumienia nie łamie ze względu na to, że nie da się przez to ustalić konkretnej osoby. Nie, no jasne, ale to... Pomijając tę część, w którym podajesz imię, nazwisko klienta? Pomijając tę część, której kiedyś wysłałem czynowi pismo z danymi osobowymi jakichś tak, frajerów. Tak, łącznie z PESEL-em i tak dalej, ze wszystkim dosłownie. Okej, patrzę. Mogłem wziąć ze 300 tysięcy w chwilówkach i wypierdolić na Bali, ale to jest ten poziom zaufania. Właśnie, to jest po prostu kwestia zaufania. Dobra, Brigit mnie chyba wejdzie taniej, jak ja po prostu spróbuję zrozumieć, jeżeli mam materiały, ani że je rankapując, rankdownując. Kurwa, please return later. Bardzo bym chciał, żeby Momo nie umiała czytać. Rural. Ja ostatnio przywoływałem nawet tę sytuację z któregoś Hollow Knighta, że ty streama zacząłeś od tego, że opowiadałeś tak z 15-20 minut o tym kliencie z 52% czy tam ileś. Mm-hmm. I ja tak po 15 minutach, dopiero po tym jak się na czacie pojawiło to pytanie, to ja tak po 15 minutach ci zadaję pytanie, czy ty możesz w ogóle o tym mówić? Z jednej strony wiesz, no chciałem ci to powiedzieć wcześniej, ale z drugiej strony kurwa ciekawe, więc siedzę i słucham. No. Teraz jak o tym wspominasz, nie powinienem mówić, że moje robocie... Mate. Nie, no ja specjalnie przerywam spokojnie. Wiem, ale... Słuchaj, ja też ostatnio przerwałem specjalnie, ale... I to by fair o niektórych rzeczach z roboty mogę spokojnie mówić, typu nie wiem, jestem w napisach czegoś tam, tak? No tak, ja, w sensie... Jesteś w napisach. Wiesz, ja uznaję się chyba potocznie, że NDA-ka schodzi, kiedy coś, co jest objęte NDA-ką, idzie do publicznej wiadomości. No siłą rzeczy, głupio było, żebym nie mógł mówić... Na przykład, nie wiem, ktoś mnie zapytał, ej, ty, słuchaj, widziałem cię w napisach, wiesz coś o tym? Nie mogę powiedzieć. No właśnie, więc to jakby uznaje się, że to schodzi w momencie, kiedy coś jest podane do publicznej wiadomości. Więc no to normalne, że o tym, że jesteś w napisach, możesz sobie mówić, nie? Problem się zaczyna jak ten, do spraw innych związanych z twoją pracą. O których kategorycznie nie możesz mówić. A, to daj mi się. Jeszcze z Gula i Wendigo, zobaczmy. Ja po prostu wyobrażam sobie, jak Shinji odpada streama i za każdym razem, jak słyszy dźwięk, że ktoś dołącza do konwersacji na voice chacie, to ma ten aware moment, tą emotkę przechodzącą w to niewypowiedziane przerażenie. Nie no, come on. Aż tak źle jeszcze nie jest. No jeszcze nie powiedziałem, że...
Najgorsze jest to, że ja absolutnie wierzę, że takim światem to się wymknie. Nie. Jakby... Nie chcę być niemiły. Nie, właśnie chciałem o tym powiedzieć. Słuchaj, żarty żartami, memy i moja nieuwaga moją nieuwagą. Incydent tydzień temu wciąż był rzeczą kontrolowaną. Po prostu aż tak rozkurwiło mnie to, cała sytuacja, jak zacząłeś się śmiać z tego. Jak zacząłem to mówić i takie, ojc, nie mogę tego powiedzieć, i po prostu tak parsknęliśmy w jednym momencie i tak. Jaki incydent przed tygodnia? Ten, który ci wysyłałem dzisiaj. Ten. Tak, to było ten temat. Że to był incydent kontrolowany, okej. Okay. Tak. To był incydent kontrolowany wbrew pozorom, ja po prostu playing it up. Okay. Kontrolowany, clueless. Nigdy w życiu bym nie powiedział, że w robocie. God damn. Yes. O Boże, czy ja muszę tu wejść z drugiej strony? Fuck off. Czy ja? Nie mogę. Jeżeli jest coś, co by się w tej grze pojawiam, 57. Ale nope. Miejscami doceniam, kiedy jest możliwość fast travelowania w grach. Czy pograłeś w piątkę, zalicza się do takich sytuacji? Nie, to była sytuacja niekontrolowana jak najbardziej. To była zbyt dobra wola wyrażona na głos. Ej, tak. Ile ja mam demonów party? Za dużo chyba. No dobrze. Bo ja teraz potrzebuję na 57. O Boże, i to najgorsze jest to, że widzę rzeczy, których nie mam. To jest zupełnie to, czego nie chciałem widzieć. Tutaj chyba naprawdę będzie taniej mi jeden kapnąć dwa razy. Kurwa, nie tu! No, was? Co ty tam znalazłeś? Does not open from this site? Znaczy, jedną taką rzecz i teraz podejmuję wszelkie złe decyzje, żeby tam dotrzeć. Poczekaj, Megami się minus jeden z salamanderami, plus jeden andańkami. To teraz czego się andań robi? Jesus! Kocham wypełnianie kompendium SMT. Ja mam takie... W Reloadzie teraz mam takie... Z każdej arkany mam przynajmniej po jednej takiej średnio levelowej personie, tam koło 30-40, której nie mam. I bardzo mi się nie chce tego fuzjować, Bogu dzięki, że nie ma za to achievementu. Wydaje? Nie. Zastanawiam się, czy byłbyś w stanie zejść na NG0 w pełne kompendium? Chyba. No w sensie nawet te losa możesz dostać na pierwszym przejściu, więc... Wiem, bo ja go mogłem robić. Mhm. No, za wszystkie social linki on jest, nie? Tak. No. I Elisa chyba też możesz robić na pierwszym przejściu. Na pewno. Ale nie będzie mi się chciało chyba robić Elisa. Mi się też nie chciało. Gdyby była Elisa, to pewnie już bym zrobił, tylko miał... Bo to byłby pewnie jedyny, który by go by impakowało, ale... Mhm. Dobra. Za Margaret w Goldenie jest. Ja za dwóch trochę. Czy w jakiej grze? Jaka setka? W jakiej gry? Zrób. Nie. No po prostu... Pokonało cię czytanie ze zrozumieniem. Ze wszystkich rzeczy. Pokonało mnie to, że dosłownie zrobiłem jedną, jedyną rzecz. Nie zaglądając w danym momencie do poradnika. Do poradnika, o którym wyraźnie cię uprzedzałem, żebyś z niego korzystał. Do tej konkretnej rzeczy wyraźnie ci mówiłem. Weź sobie poradnik, bo coś pominiesz. Nie mówię, że do opcji dialogowych też. Powiedziałem ci dosłownie do książek. O, ja wiedziałem, że z eventu jest książka. I byłem na evencie. Jak mówili starożytni, ta? To zajebiście. No dobrze. Ile jeszcze Megami mi brakuje? Na szczęście Megami się robią zaskakujące tanio.
bo mam 3000 za upgrade. A mam do 69, z czego Nolanki nie będę mógł, bo Nolankę mam, ale z drugiej strony mogę Nolankę upgrade'nąć. To jest plan. Właśnie ciekawe, czy w tym w Ender Magnolia taki to ma tytuł? Tak, będą tak, tak. Kamienne tabliczki. No tak, już widzę, jak Sevik się pyta, czy już coś tam przyszedłeś i mu bardzo dobrze pomagasz. Nie, ja wtedy idę full Jose Mourinho i zaczynam mówić, że I prefer not to speak. If I speak, I'm in big trouble. And I don't want to be in big trouble. Tak będzie. Nigdy nie wiem swoją drogą, czy akurat przy Mourinho się mówi Jose czy Jose, bo różne dwie opcje widziałem. Jose. Znaczy, to czy to jest... To jak wymawiasz jest zależne w dużej mierze od KS, kogo pochodzi? No tak, właśnie. A Mourinho nie jest... Mourinho jest Portugalczykiem. Okej, okay, to wydaje mi się, że Jose w takim razie. Wydaje mi się, że Jose? No, bo... W sensie na pewno nie Jose, tak? Tak, no właśnie o to mi chodzi. Bo Jose jest takie typowo hiszpańskie? Tak, hiszpańskie / meksykańskie. Książka. Jeszcze dwie genmy za drobne pieniądze. I mamy wszystkie megami. Czy to te słynne Megami z krytycznie przyjętej Shin Megami Tensei? Kurwa, krytycznie przyjętej, I swear. Jest. Pamiętasz, jak mówiłem jakieś półtorej godziny temu, że idę na personę zaraz? Mogłem kłamać. Daj spokój. Nie no, przecież dobrze się podcastowało, szkoda było iść. No właśnie. Za nami wygląda nie tak, jak ją pamiętam. Wolę takie designy niż jakieś przebrzydliwe. Not gonna lie. Mi się ten czwórkowy podoba bardzo. Jak znaczy jako final boss, I guess. Hello. No pewnie. Ja nie wiem, ja go bardzo lubię. Nie lubię motywu, który leci w drugiej fazie, bo po prostu chciałbym, żeby w drugiej też leciało fog. No wiem, domyślam się. Znaczy on pasuje, ale jest taki... mało się tam dzieje, jak na fajnym bossie. No właśnie, przez większość motywu jest taki po prostu... jest. Tak. I tyle mogę o nim powiedzieć. O, to nie wiem w sumie, czy ci się spodoba ten apokalipsowy motyw ostatniego bossa. Ja mnie zobaczę. Ja go lubię, on jest bo taki no... żebym chciałem popełnić... Sprawdzę, zanim gafy mnie strzela. Głupie pytanie, czy Heraldy da się ulepszać? Ach, Herald... Salamandrami... Czego mogę studiować salamandrę? Salamandra i ten i studiuje tyrantów. Tyranty chyba nie będą aż takie tanie, co? Tyrant. No nie. O, nieważne. Jesus! Czy w SNTkach nie dało się wybierać, że chcesz przywołać jakąś tańszą wersję? W sensie, że wersję taką domyślną. A nie wiem. Wydawało się w tej grze, że tak było. Nie wiem. W każdym razie nie pierdolę głupot i... Byłoby śmiesznie, jakbym powiedział, że ten motyw jest taki na wskroś kozukowski, a jednocześnie, a nie skomponowałby go Kozuka, ale nie skomponowałby go Kozuka.
I ten motyw, który leci właśnie jako ostatni boss Apokalips, jest moim zdaniem bardzo dobry, mimo tego, że to jest właśnie motyw z kategorii mało się dzieje. Aha. To ja go bardzo lubię. On ma też świetny tytuł, bo no, jakby biorąc pod uwagę całą grę, nazwanie ostatniego motywu ostatniego bossa Enemy of God, to jest banger. No dobra, spróbujemy pofuzywać tym nieszczęsnej kunicą. Wciąż kosztuje mnie to więcej niż ustawa przewiduje, ale z braku laku. Lepsze to niż jakieś 17 tysięcy za jedną fuzję. Tak, whaksuj sobie pieniądz. Nie umiem haksować na tym. Na Twitcha. Przepraszam, czy ty właśnie powiedziałeś, że nie grasz w oryginalną wersję tej gry? Tak, o co chodzi? Ja się nie kryję, że gram na Twitcha. Za każdym razem ktoś mnie przed tym mówi, że emuluje. Based. Zresztą pamiętaj, emulacja jest legalna. A czy ty przekazujesz do Beskile? Chciałbym, żeby się list pokazał zamiast jakichś panic voice'ów. O, tak będzie lepiej. Powiem więcej, tak będzie lepiej. Oho, prokuratura. Prokuratura nic mi nie może zrobić. Ostatni raz, jak zacząłem ten temat, to doszło do prawie do incydentu, więc może już nie będę. Kunico. Ja nie wiem, do jakiego incydentu miało dojść. Obawiam się, że możesz doskonale wiedzieć. Nie mogę być pewny, ale możesz mieć jakiś związek. Aware. I bynajmniej nie jest to związek radziecki. Ciekawe, ile demonów będę miał w specjalnych fuzjach, jak już skończę te wszystkie upgrade'owanka. O mój Boże, ale paskudny design. O, spójrz, to Fire Giant. Yep. Resist Ice High Fire Plenomai, yes. No dobrze. Pytanie, czy następnego Heralda jeszcze mogę sfuzjować? To już będzie ten wysoki poziom. Na pewno mogę sfuzjować Alilat. Bo czego ona wymaga? Drogi demonów, to może później. Może inną razą. A póki co będziemy dalej upgrade'ować. Znaczy, zobaczyć będziemy, żeby nie było jakiejś głupiej wpadki. Mogę jeszcze dwa razy. Kunitsu. Podoba mi się, że zdolność Turban. Ezreal? Czy ty powiedział Ezreal? Wie coś z tymi wszystkimi Zaelami, co sprawia, że zawsze mi się mieszają? Znaczy tutaj, wymawiając poprawnie, nie robisz błędu? W sensie nie jesteś w stanie ich pomylić? Jednego wymawiasz jako Ezreal, a drugiego jako Azrael. Więc no... Azreal? Nie, właśnie nie. nie to masz AE, a nie E. A to jest to Heraldy ze Saint Journey, doskonale. Biblijnie celne anioły. Blink of Death? No. Podoba mi się, kiedy gra ci mówi po prostu nie. Faj, możesz przenosić się skille, jak ci się żeby nie podoba. Ale tylko niektóre.
O Boże, Mastema. O mój Boże. Czy to dobra gra referencja? Mastema, najlepszy anioł? True. Nie, żeby konkurencja była wielka? Ano. Mówiłem, że jeszcze raz mogę chyba... Czemu hejcisz? Nie mam pojęcia, skąd te hejty. Ja się zapisałem już na... to jest Lost Aquas, czy Last Epoch w końcu? Last chyba. Chyba Last, też mi się wydaje, że chyba Last. Co, czym jest Last Epoch? Bo kojarzę tylko tytuł. Ogromca Poe! XD. Doskonale. Dobrze, moje zainteresowanie spadło do zera. Domyślam się. Wiem, że Kaspar teraz gra, mówił, że gra mu się dobrze, ale jest jeszcze na etapie kampanii, a mieliśmy bardzo podobne zdanie na temat Diablo 4, że kampania w Diablo 4 była spoko, ale endgame był absolutnie niegrywalny, więc dopóki nie znajdę kogoś, kto mi się powie na temat endgame'u, to nie odzywam się. No dobra. Drzewka. Czego mi brakuje w drzewkach? Brakuje mi dach na... i home. No dobrze, z czego się robi dach? Dach to powinno być miała tania chyba. Mandrake Slime. Bardzo mnie bawi swoją drogą, że jest rasa demonów nazwana po prostu Food. No bo ja co? Patrzysz na niej i pierdasz. Nie wiem czemu chciałbyś... Czupakabę wpierdalać, co prawda, ale... Tak. I co ja mówiłem jeszcze? Mandrake. Gdzie jest od drewna? Mi się bardziej podoba, że jest rasa demonów drewno. Nie drzewo, drewno. Zresztą teraz będę z nich podbierał drzewo. Myśl sobie, że to będzie aż drugocenne. Że z drzewa robisz drewno, nie odwrotnie. Tak. Ja bym chciał sprawdzać 200 zł. Tani chyba niż 200. Znaczy wiem, że to wiele nie zmienia, że 200 a 170, ale... wydawało mi się, że nie kosztowało 200 konkretnie. Ja tam jeszcze mówiłem, że było... Haoma. A Haoma... O Boże, Haoma już będzie dalsza raczej? Mam... Czy ja mam slot? Mam nadzieję, że mam slotę. Muszę znaleźć... Czemu... Zastanawiam się, czemu nie wyrzuciłem sobie jeszcze tego na drugi ekran, żeby móc tam po prostu zerknąć, zamiast startupować cały czas? Nawet nie pomyślałem, bo nie masz jeden monitor. Tak, domyślam się. Spirit pisak? O, tanie pisaka, dają. I Vermin Okino. Verminy były wcześniej tutaj. Tak, dziękuję. Nie jestem w stanie myśleć o tym słowie inaczej niż wypowiadanym przez pewną postać. To znaczy? No, you are below that. You are vermin. Okej. Ostatnie esencje mieszane, wszystkie esencje w większości pozytywne. Nie zdziwiłbym się, gdyby to było coś na zasadzie, że ten, że gra dopiero to wyszła, więc nagle serwery kompletnie wybuchły. I przez to jest dużo negatywnych opinii. Absolutnie bym się nie dziwił, gdyby to był jeden z tych przypadków. Względnie się okazało, że po premierze rzeczywiście gra po prostu poszła się jebać. Ale na tak, każdą nową bijatykę, tak ludzie krzyczą. Ale tego wolałbym nie zakładać. Chciałbym usunąć jakiegoś demona. Nie, Heltys idzie w diabę. Heltys? Nie, ty idź w diabę. Pożaruję tego, co właśnie dopiłem, pewnie już za chwilę. Jak jeszcze chcą to zapić? No, czyli standard. Czyli pewnie jak już się ogarnie, to recenzje będą dużo lepsze, nagle magicznym sposobem. Divine ewoluują, więc Divine mam na pewno wszystkie.
Flighty. Ja może flighty mam wszystkie. O Boże, flighty mam wszystkie. To mnie zaskoczyło. Cztery, ja my mam wszystkie, wow. Nymfy też mam wszystkie. I'll be dead. Wild mi brakuje na pewno. Jest Tauta, jest Alstir, nie mam Pelsa. Tego Pelsa mógłby na pewno upgrade'nąć. Nie zgłoszone zapkazywanie do Penazyza. Poczekaj, czy zaczniemy pokazywać jakieś linki czy inne Pixie. To dopiero z tym poleci. Pixie nie jest taka zła. No wiem, ale... O, mała dziewczynka. Idąc tym tropem musiałbyś zbanować Piotrusia Panów ze wszystkich dostępnych kanałów. Mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, że absolutnie jestem w stanie uwierzyć, że coś takiego ma miejsce. Gdzieś. Jestem przekonany, że są ludzie, którzy się za tym opowiadają. Yep. To jeszcze raz, jak to Vaila? Zwila się ulepsza randańkami. Randańki były tanie. Więc mogę Alciela sobie przyzwać. No drogo, ale to poradzę. I surf. Czekaj, randańka. Randańka się robiła z Genma. To było Piotrusiu panu takiego... Nie no, jak się śmiałem, że małe dziewczynki, to przecież Piotrusiu panu wszystkie wróżki. Genma. Jestem ślepy. O co? To są Genma. Okej. Fusja podstawowa. Spokojnie, jeszcze chwilę i zacznij mi brakować kasy. Jeszcze tylko chwilę. Chciałem cię. Okej, to jest mój wieczór zagospodarowany. Boję się. Richard Lewis, godzina 40. The Great Esports Slay of Pity Party. Doskonale. O mój Boże. O, będzie serwis. W sumie się zastanawiam. Co jest to jako specjalna fuzja? Nie jest. Nie muszę sobie zachowywać podcastów i tego typu filmików na przyszły tydzień, bo streamujesz dwa dni w tygodniu rano. No, poniedziałek siadę. A ty? To jeszcze będę miał pewnie swoje... No, w swoim pokoiku rzeczy do robienia, a nie jakieś... A nie jakieś akcje wymagające myślenia? Nie, że wymagające myślenia, tylko wymagające interakcji z innymi. Okej, bo to się tików masz dosłownie kilku lat, ale co na glasa nikt nie będzie cancelował, bo GB jest zbyt base. Tak samo jak w Dragon Ballu Goku był przecież na początku. Często ale do tego się ludzie przypieprzali. Do tego ludzie się przypieprzali. Naprawdę. Yep. Jezus. Czemu robić te co? Ameryka. Fuck yeah. O czym mowa, że dziewczynki, bo się wyłączyłem tę chwilę. Tak zwane kanał Shinjiego bez kontekstu? Nie pamiętam tytułu tej bajki, którą oglądasz, ale chciałem przywołać tytuł tego, ale... Wiesz, co jest najgorsze? No. One tam mają po 14-15 lat. No wiem, właśnie dlatego... Jeżeli Tate jest na sali, to on doskonale wie, o co chodzi? Ja niestety też wiem, chociaż wszystko, co wiem na temat tego, jest wbrew mojej woli. I nie chcesz wiedzieć więcej? Znasz co? No, podobno nie chcę. Nie zamierzam się tym interesować. Można to iść długo w stanach, aktywować się, jak ktoś powiedzie o słowo dziewczynki. No cóż, to chyba najwięcej, co mogę bezpiecznie powiedzieć. O Jezu, co mi przypomina. Ostatnio widziałem jakąś kompletną gównoburzę w Personie 3 Reload. Jest to jeden z chłopaków swojej klasy.
no. Który mówi, że poszedł sobie pod gimnazjum popatrzeć na dziewczyny, które będą szły następnego roku do liceum. Doskonale. Czyli to jest różnica max 3 lat? Dwóch, bo to był chłop z twojej klasy, a ty jesteś ten. A, jesteś w drugiej, no tak. Tak. No to jest różnica 2 lat. Więc no. Ewidentnie żyjemy w czasach, gdzie to, że się nastolatek patrzy na 15-latkę, jest absolutnie nielegalne. Dosłowna pedofilia. I powinno się to anulować, zgadzam się. Tak. O czym mówimy? O pisanie Shadyloata, co? Tak, o tym, że ludzie się przypierdalali w necie, że różnica wieku 17 a 15 to pedofilia. Znaczy, ja generalnie posiedzę jeszcze chwilę i się zbieram. O, spoko, mi się powoli. Mi się powoli kasa kończy. Raptorki mógłbym ulepszyć, tylko czy raptory się ulepsza? Gdzie są raptory? Tu są raptory. Raptory ulepsza się. O Boże, tylko mi temi. Raptory ulepsza się zwykłymi demonami. Zwykłymi elementami. Znaczy to, co wcześniej mówiłem, że Shin nie chciał. Że Shin nie chce więcej wiedzieć o tym, co tak, to dokładnie o tym mowa. Dobra. Oglądaliście Kiriku? Czym jest Kiriku? Nie wiem. To odpowiada na twoje pytanie w moim przypadku. Nie mam pojęcia, czym to jest. Ale jeżeli to jakieś anime, to ja z automatu nie wiem, bo nie oglądam. Ej, przywołanie elementów nie jest aż takie drogie, jak myślałem. Zgadzam się, Waldek, z tym, co napisałeś. To jest bardzo, bardzo based dialog. O, Mitsuru, proszę, o, Mitsuru. Jakby to sposób, w jaki ona ujmuje to simpienie do Mitsuru jest na tyle w moim stylu, że ja nie mogę być zły na tym, że to ma miejsce. To jest po prostu... She just like me for real. Mitsuru, proszę usiąść na mnie. No mniej więcej. Nie, to jest znacznie gorsze. Właśnie to jest całkiem normalne stwierdzenie jeszcze, ale jak zaczynają się rzeczy typu, że chcę, żeby piękna kobieta wpierdoliła się we mnie motorem, to jest mniej więcej na moich falach. Oj, tam przesadzasz. Dobra, ja będę leciał. Aha. Trzymaj się ciepło. No, trzymajcie się ciepło. Ajo. Cześć. Cześć, a filmy już idziemy na tych wspaniałych słowach? Jakąś godzinę? Nie, no coś ty. Jest za 21, jestem, nie, że powiem, że gdzieś koło 20 zacząłem. Nie, coś ty. Pamiętam to z premierą o wyskoczeniu z monitora. Było tak, ale to było pod wpływem bardzo silnych emocji na bullshitowy argument. Nie ocenzuję animacji wpierdania się na glebę 14-latki. Nie pamiętam w tej chwili dokładnie, o czym mówisz. Ja też nie. A dobra, czyli raptorki mam... Jest klip, z tego wiem, bo sam go robiłem. Łody mam... Bóstwa... O, Jesus, bóst... Będę miał chyba do najebania? Chyba, trochę. Co za szczur poszedł tekenować i z nami nie został? Na pewno Inti nie mam. O, Inti, o Boże, czy ja mam? Przypomnijcie mi proszę, czy ja mam miejsce. Mam 22 na 24, czyli za mało generalnie. Potrzebuję przyzwać dwa demony do elementala i potem... jednego, z którego będę upgrade'ował. Chyba. Inti się robi z Jackfrost Lalok. Swoją drogą, bardzo a propos Jacka Frosta, bardzo doceniam to, jak długo jest ciągnięty running gag z milionem form tego Jacka Frosta. Na Hobicho? Tak, to jest...
Świetne. Na Hobbicho wspaniały design. Absolutnie polecam. Tlaloc. A właśnie, jak ten, jak wyjdzie SMT5 na PC, to wreszcie będę mógł doświadczyć tego soundtracku w oryginale, no. Doświadczyć tego soundtracku in-game, to będzie piękne uczucie. Takie dziwne uczucie, w końcu móc zagrać tego. Yep. No soundtrack jest świetny, więc nie, jest bardzo... Soundtrack to jedna z najlepszych części tego. Bardzo bym chciał... To nie jest kwestia, że nie jest to wysoko zawieszona poprzeczka. Zależy, z czym konfrontujesz. Mimo wszystko, poza pewnymi momentami w trzeciej strefie, to nie miałem jakichś wielkich zażaleń do gameplayu, szczerze mówiąc. No i... Znaczy właśnie chodzi mi, że do gameplayu jasne. No, z drugiej strony, czy naprawdę uważasz, że SMT3 stało jakoś bardzo fabułą? Że SMT3? Tak. Bardziej niż piątka. A trójka jest mimo wszystko lubiana. No, jakby... Bo to nie jest tak, że Nocturne stał fabułą, tylko stał wątkami głównych postaci i jakby bardziej mam wrażenie było tych scen pozwalających zrozumieć ich filozofię, podejście do problemu przedstawionego. No i przede wszystkim atmosfera samych miejscówek też mi się bardzo podobała w trójce, tak długo jak nie musiałem w nie grać. A o piątce nie mogę powiedzieć o atmosferze, no bo jak nie gram, tylko oglądam, to wiadomo, że... Jest to zupełnie inna atmosfera. Yep. Gdzie są Holly? Kurwa, gdzie są Holly? Holy shit. Oh Jesus. Jak już mówiłem, powoli mi się kończy kasa. No niestety fuzjowanie było świetne. Po fuzjowaniu kończysz, czy coś robisz jeszcze dzisiaj? Raczej będę kończył. Wydaje mi się, że ten, że w międzyczasie między filmami sobie po farmie kasy trochę. Idealnie. Cześć. Chodę. Czy ja już go miałem i przegapiłem? Nie wiem. I wanna be that stupid. Oczywiście, że byłbym. I want to fucking die. Our. Oh well, będę miał go jeszcze raz? Zaszkodzić nie zaszkodzi. Nie zapomnij zapisać. To jest coś, co zdecydowanie sobie skończę proces fuzjowania. Nice to meet ya. Chyba o metotla nie mam, jeżeli to przewidziałem. Zobaczmy. W ogóle wiesz co? Zdałem sobie sprawę, jak mało mi tych social linków zostało w trójce do zrobienia. Mało ci zostało, ale jednocześnie pewnie masz ten. Masz tak, że nie podobniesz miał dni, kiedy nie możesz ich zabić. Może. Znaczy miksuru jest dostęp na 5 dni w tygodniu. Najmniej. I wszystkim mi co zostaje dostęp na okres, kiedy egzaminy są, bo ona wtedy ma bardzo długi czas, kiedy tylko ona jest ze szkoły. Znaczy... Chyba, że już to miałeś. Ja jeszcze go nie zacząłem, a jestem 30 listopada chyba. Bo był taki okres gdzieś koło listopada, grudnia, że masz egzaminy i wtedy ze szkoły jest dostępna dosłownie tylko Mitsuru. Zaraz spojrzę, czy mam w moim szedule w grudniu, czy są egzaminy. Okej, spodziewanie Omenotla jest absolutnie paskudne, już to widzę i mi się to nie podoba. O czym ty do mnie waflujesz, chłopcze kolego? Nie ma czegoś takiego jak egzaminy w grudniu? Chyba nie powiesz mieć to. Znaczy to był listopad albo grudniu? Czekaj. Nie no, idę sprawdzić, bo kojarzy był szczętowy. Czekaj. A nie, przepraszam, jestem ślepy, przepraszam. Wiesz co,
ustawiłem sobie szedulę tak, że mi zasłaniał ten dymek z Messengera, mi zasłaniał napis exam i nie wiem, gadałem. No to wydaje mi się, że ten, że w tym tygodniu, że w tym tygodniu przed egzaminami po prostu ze szkoły masz dosłownie tylko Mitsuru. Zresztą szedulę mi nawet pokazuje po prostu Empress Rank 6, 7, 8, 9, 10. No, mówię. Ja okay. Pamiętam, że się denerwowałem. No z drugiej strony fajnie, bo mogłem zrobić ten rank Mitsuru, ale z tego co pamiętam w oryginale wtedy nawet jej nie było dostępnej. Więc miałeś po prostu jakiś tydzień, gdzie nie mogłeś nikogo ze szkoły podbijać. Mitsuru jest dostępna chyba nawet później niż Haru. Znaczy... Później, nie później. Statów wymaga po prostu. Znaczy, to wymaganie statów nie też takie, to biorąc pod uwagę, jak późno jest. No, wiem, że. Academics. Wiem, że Academics wbija się wolniej, ale to wciąż jest na tyle późno w grze, że powinieneś już to mieć. No tak. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak dużo rzeczy jest dorobienia na to. Też ja się trochę zakręciłem z wychodzeniem na spacer z Koromaru i tak dalej i nie robiłem wszystkiego, co powinienem robić w nocy chyba. No ale to jest czasami dostępne dopiero do Kyoto, to się zgadza, tak, ale to tak, jest tak, prawda, tak. Że jej wcześniej nie można na Asasha Linka wyciągać. No to i tak, zazwyczaj masz wtedy, jeżeli idziesz po 100%, tak, to masz wtedy już jakieś ósemki, dziewiątki pewnie u większości innych plus ten... Ja mam większość wymaksowane. Tych szkolnych? Tak. Dane. Poczekaj, kogo ja mam wymaksowanego? Kenji wymaksowany, Yuko wymaksowana, Yukari wymaksowana, Fuka wymaksowana, bo to moja żona. Clip it. Kto tam jeszcze jest dalej? Mamoru mam chyba na ósemce, Kazushiego mam chyba na ósemce. Odagiri wymaksowany, Bebe na ósemce. Kto tam jeszcze jest? Tego od Fortune nie mam zbyt wysoko. Keisuke, no. To jego nie mam. No ja bardzo późno maksowałem Keisuke i Bebe, pamiętam. Pamiętam, że Hide też jego kończyłeś w styczniu. To też. I musiałem reloadować przez to, jak iGit była dostępna, myślę. O, no okej. Okay. No tak. Bo ona ma jeden dzień, kiedy tam jest jakieś tam zabierają cię na dzień kariery, czy coś, wtedy iGit jest niedostępna. Znaczy, ja mogę Aquansa. Aquans się tanie przywołuje z kompendium. No to... Nie mam dużo brakujących tych lotów. Czy ja znowu... Tak, ja znowu zjebałem, kurwa mać. Okay. Mate. Okej, okay, co? Bo znowu spojrzałem dokładnie w ten sam sposób, że... Czyli to się był moim pierwszym maksem w reloadzie. Moim też? Robiłeś z guide'em? Bo jeżeli tak, to robiliśmy z tym samym. Ja go kończyłem bardzo późno, ale ja nie bawiłem się w guide. I tak o tyle fajnie, że można bez guide'a to w miarę sensownie zrobić dzięki tym dodatkom nocnym. No, to be fair, i tak musisz znać grę dosyć dobrze. Czy ja wiem? Jeżeli robisz Tartarus na raz, to też w sumie powiem szczerze, ja pod koniec gry i tak miałem czasami takie noski, że jedne sobie obiłem, to szedłem spać. Bo miałem dosłownie w nocy czas, żeby móc sobie pozwolić. Wtedy do roboty idziesz tam zarabiać na persony. Nawet nie było potrzeby. Używam tego. No to ja tak samo z tego korzystałem i. On jest teraz zmieniony, ale ten Legacy Guide dalej jest dostępny i ja z niego korzystam. Właśnie. Bo bardzo chciałem po prostu zobaczyć wszystkie nowe sceny i dlatego. Dlatego korzystałem z guide'a, żeby niczego nie pominąć. Aha. Ja wiem, że pominąłem to z tych nowych rzeczy, ale jakieś tam eventy typu wspólna nauka, te... Link epizody? No, link epizodu właśnie nie widziałem. No, ale to mi chodzi, że to pominąłeś. Lona teraz streamuje. Lona chyba mówiła, że o 20:30 będzie streamowe? Znaki zapytania? Jakie nienawidzę Ryujiego. Ale hejter. Owszem, jestem hejterem, nie znoszę go. Masz na myśli tego w piątki? A, Ryujiego. Ryujiego. Usłyszałem Ryujiego.
przez mnie. Nie, Ryujiego. Ryujiego uwielbiał, he's my goat. O, miał social link w Portable, o. Wiem i w hejce. Znaczy jego link jest ok. On jest dobry, po prostu nie jest dla mnie. Nie lubię go jako postaci. Mi dziwnie jest pomyśleć o tym, że on może mieć własnego linka, biorąc pod uwagę role w Fable. Faros ma. Niezaprzeczalnie. They are the same picture. Okej, straciłem wszelkie argumenty, jak pomyślałem o innych personach. Już nic nie wpływa, nie mówię. O czym pomyślałeś? Nie, wiesz co? Słuchaj mojego toku myślowego. No. Uwaga, uwaga, przez najbliższe 30 sekund będą spoilery z PSN 3.5. Dobrze, to takie badaczy miał... Wait a minute. Tak myślałem, że to pójdzie w pierwszej kolejności. Albo jakby jak... Auer. Już po spoilerach! Jak tam z pustwami stoję? To jest następny. Mahamayuri już mam. Dalej musiałbym Hachimana robić. Ulepszając pewnie tego. Mahamayuri. Przy czym Hachiman chyba jest za bardzo fizyczny. Znaczy nie wiem czemu ktoś napisał na czacie, że Adachi, kiedy wszyscy wiemy, że prawdziwa tożsamość mordercy w Inabie to Nanako. To. Kurde, muszę coś zerknąć, bo wydaje mi się, że... Hachiman jest za bardzo fizyczny, żebym go studiował z Mahamayuri jako... Dobrze kojarzę? Zobaczmy, Hachiman. A, 111 siły, minus na leczenie, nie ma chuja, że go studiował z Mahamayuri. To jest to samo, co powiedziałem, Marcin, chłop robi setkę z gry, a nawet nie ma jednostki. Wiesz co, ja tylko czekam, aż się okaże, że sportują kiedyś w końcu SMT4 i Apokalips. No ja bym chciał. Znaczy, wiesz, ja się bardziej śmieję na zasadzie, że tylko czekam, biorąc pod uwagę, to właśnie teraz robię. O Boże, widzisz to? No. Angel 80 w CS. Znaczy, kojarzę ten mem, że można ewoluować Heruba w Anilice, ale... Tak uncanny, bo w personach to zazwyczaj jest pierwszy... No, tutaj też. A! Bo cię zapętla. Okej, jasne. Kiedy to powiedziałeś? Jakoś wcześniej, jak siedziałem w kompendium. Tak, jak zaczęliśmy kompendium robić. No spójrz, to najlepszy polski wokalista. Nie lubię growlu, więc nie mogę nawet tego docenić. Spoko, ja też nie. Po prostu się śmieję bardziej, że... O, nawiązanie do polskiego wokalisty? Cool dur. Auer. Dobra, czy ja jeszcze coś zdążę zrobić za pieniądze, które mam? Zobaczmy. 40 tysięcy, może być problem. Znaczy coś na pewno zdążę. No jakieś low level coś. Mogę ślisę. Tylko spójrz tym razem, dobrze. Nie, ślisę fuzuje z demonów, a nie przez elementy. Okej. Okay. A mam kalkulator, który mi podaje dokładną fuzję. Dobrze. Tylko pytanie, czy mam odpowiednie. O kurwa, ale drogo. Nie wiem, czy się wypłacę. Ej, gdybyś tylko nie usunął tego slime'a z party wcześniej. Nie wiem, czy przed poziomem by nie dostał czegoś wyżej. Bo on miał, tak. Bo on miał sobie ty któryś. Tak. Hej, samuraju. Hello. Powiedziałem, że bym, że przychodzić na końcówkę i podejrzewam, że na tym się kończę. Ile mnie ominęło, bro is clueless. Znaczy, przeszedłem jakieś 3 segmenty kosmicznego jaja i od godziny siedzimy w kompendium. Dosłownie od godziny siedzę w kompendium i kotuję demony. Naprawdę? Od godziny? Jest po 21 i nie mówiliśmy, że zacząłem jakoś grubo po 20. Nie wiem.
Możliwe w sumie, bo jeszcze sobie go przecież, więc... Yep. Mamy, tak, my podcastujemy od... Odkąd Shinji odpalił kompendium. Wcześniej zresztą też podcastowaliśmy. Yep. Kaiming Sho nie ma. Czy Kaiming Sho mogę studiować tanio? W miarę tanio? Mam wrażenie, że Spell of Fuzzy wymaga undeadów albo feint, których w ogóle nie mam. I to mnie przeraża. Tak wiem, że da się to łatwo naprawić. I że prędzej czy później będę musiał to zrobić. Czy ty naprawdę zawziąłeś się na skończenie kompendium? Nie zawziąłem się aż tak bardzo. Zobaczcie te snake'i. Pamiętaj... Snake. Ja wiem doskonale, że nie zrobię tego kompendium z jednego prostego powodu. Są demony z NG+. O, naprawdę? Czy ja dosłownie nie mam... Nie, akurat to są snake'i. Jakie są, do... Jakie są demony na NG+, w APO? Na pewno nie robiłem NG+. Na pewno szatan? Tak, jest NG+owy. Jeżeli nie jebie mnie ten, Fusion Copywriter. Okej, okay. No to nie wiedziałem. Nie robiłem NG+ w APO. Bo mam napisane, że Special Fusion Condition Clear, to jest dwóch endingów. Okej. Okay. Dobra, widzę, że z tego nie spodziewuję, bo chyba nie mam... I od longu. Ona pada poziom się różnią, czyli Jesus Christ. Gryf i Sanery. Gryfa mam. A jest podejrzeń, nie mam Sanery, to kończymy streama. Tak czy inaczej, pewnie zaraz kończymy streama? Zaraz, tak, ale jeżeli nie mam Sanery, to kończymy go w tej chwili. I jak, nie minąłeś? Jak, jak mnie nauczycie, to nawet możemy runę zajdować, jeżeli rzeczywiście streamuje. Potrzebuję nimfy. Nimfy nie wyżej, bo jako lodemony chyba. Sandy. No. Widzicie, jeszcze nie kończymy streamy, nie jest ze mną aż tak źle. Ja pep streamuję. To mówię, jak się nauczę, jak się rajduje ludzi, bo chyba nie jest po prostu right user. To jest po prostu right user. Dobra. Nie mogę patrzeć na ten design. Jest dużo designów, na które ciężko patrzeć w SMT4. Centaur. Ja absolutnie nienawidzę designów Lucifera i Merkaby. Ja też. A już absolutnie to kurwa nienawidzę angielskich głosów demonów. Nie, mam wrażenie, że te japońskie są przynajmniej trochę bardziej takie... Wiem, że to źle zabrzmi, ale ludzkie, a nie takie... Mniej karykaturalne. No, tak, tak. To zdecydowanie. Mara nigdy się nie zmienia. Bullshit! W Nocturnie jest inny. To ja zostanę już spojrzeć na to wspaniałe ujęcie z Vengeance, gdzie Mara cię goni. Hey, think of absolute beauty. Niestety nie jestem szczęśliwy, nie miałem encounter of God. Wiesz co... Kto... To nie jest... Kto wymyślił to kretyństwo, że masz połączoną galerię z dworcem i w pewnym momencie po prostu zamykają ci bramę między jednym a drugim. I jak siedzisz dalej w galerii, to chuj ci w dupę, to zostajesz tam na noc, chyba że cię spotkają bardzo niemiły pan ochroniarz. Nie mam zielonego pojęcia. Czy mówisz, że mogę dać undyne? Nie ma nocnych pociągów. No właśnie są nocne pociągi, tylko że jest w Krakowie jest tak, że dworzec Kraków Główny jest połączony z Galerią Krakowską. I to jest jeden budynek. I ja sobie siedziałem w Galerii Krakowskiej, ładowałem telefon, bo tam było gniazdko przy ławce. A pociąg miałem tak koło 23 i koło północy. Po północy. Nie, już po północy. I o 23 przygasły światła, ale w galerii, ale przygasły na tyle, że w zasadzie nie poczułem za dużej różnicy. No to sobie siedzę, chilluję dalej. I przechodzi bardzo niemiły pan ochroniarz i pyta mnie, czy ja zamierzam tu spać. A ja mówię, że nie, a to co, już nie mogę stąd wyjść, jak ten? Mimo tego, że jest przecież dworzec otwarty, a chłopi mówi, że nie. A ja tak, to zajebiście, to co teraz? To wypuści mnie pan stąd, czy coś? Nie. I z wielkim fochem mnie wypuszczał z tej galerii. Mimo tego, że za to mu kurwa płacą, żeby
tam wejść i drzwi otworzyć i wypuścić kogoś, kto tam zostanie. W Gdańsku takich nie mam zespołu, nie jestem, bo nie mogę się wydostać. Amin! Gdańsk ma też przede wszystkim ten problem, że ostatnio jest bardzo dużo remontowanych rzeczy. O Boże. Trójmiasto jakiś czas temu miało moment taki, że zamarzły linie trakcyjne i pociągi nie jeździły. Przecież ja jechałem w styczniu. No wtedy co się widzieliśmy, Marcin? To jechałem przecież tak, że miałem jechać pociągiem. Pociąg był 16:30 jakoś planowo. I to samo połączenie było wcześniej tego samego dnia jakoś po 13. Jak przyszedłem tam 16:40 na dworzec, bo pociąg miałem tam 16:50 jakoś, to ten z 13:30 jeszcze nie wyjechał. I musiałem wracać do tego. Do kobity się przespać dodatkową noc i Sevik po mnie przyjechał rano. Poziomu cenności. Nie zmieniłem poziomu cenności, zdaję sobie sprawę. Podejrzewam, że ja po prostu sobie w międzyczasie gdzieś tam, jak znajdę wolną chwilę, to sobie pograinduję. To było na plusie, i tak. Nie, no właśnie nie było na plusie. Tego dnia był kurewsko dużo śniegu. No wtedy trochę marzło, nie będę kłamał. Yep. Anyway, z tego, że pieniądze mi się skończyły, to na dzisiaj to będzie na tyle. A teraz zobaczę, czy możemy lony tutaj dawać. Z góry uprzedzam, że w przyszłym tygodniu nie będę. Nie ma mnie, więc nie będzie Sima. Wróciłeś na tą? Na... nie czekaj. W przyszłym tygodniu w sobotę. A, okej, okay, dobra. Myślałem, że cię wypierdolili do biura. Nie. Nawet ten, nawet ta dzinka się mnie pytała w ten... To mówię, okay. Że przyszły tydzień mnie po prostu nie ma. Ale w poniedziałek siadę normalnie Mega Man też raczej nie skończy na jednym filmie, więc pewnie na obu będzie zawsze. Okej, God bless. A na dziś to było na tyle, dzięki za przybycie, trzymajcie po. Cześć. Czy coś tak robiło? Ja nie wiem, jak znajduję ludzi. Nie, właśnie muszę zerknąć, jak znajduję ludzi. Nie umiem w streamowaniu. Chyba tak to się robiło. Sevik szczur poszedł na Tekena, a z nami nie został. Co tam w weekend robisz, chłopcze kolego? A wyjeżdżam. Rodzinka czeka. Aż do nich wreszcie chyba przyjadę. Do rodzinki. To ten gigant tu tak. Powiedziałeś, że rodzinka pytała i powiedziałeś, że w przyszły weekend cię nie ma, dlatego się zdziwiłem. Bo wiesz, założyłem, że jedziesz do rodzinki, a potem powiedziałeś to i takie, a? What do you mean by that? No to jest... Tak, że czasem można się na tym mocno przejechać, że... Jak się szło do Zigwarda? Jezu, matka tak do mnie dzwoni... Znaczy ja dzwonię do matki w innej sprawie i tak mówi, że... No, chcieliśmy przyjechać jutro, ja tak... Jakie kurwa jutro? Co ty do mnie mówisz, kobieto? A ta rodzinka do ciebie ląduje? Znaczy oni chcieli do mnie przyjechać w tym tygodniu, ale stwierdzili, że przez rolników... Jesteś tu? Okej, okay, jasne. Nie pojadą. Jasne. To co, wracasz do szóstki? Stream nadal leci doskonale. Czemu? W sensie na Twitchu, czy... Jak się wchodziło do Sigwarda? Okej, ważne. Bo wydaje mi się, że nie trzeba było przechodzić przez to pomieszczenie, w którym był. Czy to nie wyłączyłeś streama? Znaczy, myślałem, że zajdowałem. A, nic dole. Okej, okay, teraz zajdowałem. Dobrze, że nie powiedziałem rzeczy, które mówię na co dzień.